Jak powstał Wszechświat? Tak naprawdę tego nie wiemy. Mamy pewne przypuszczenia, mamy pewne obliczenia, obserwacje, coś, co składa nam się w pewien obraz. Dzisiaj używamy do tego metody naukowej, ale ludzie próbowali odpowiedzieć sobie na to pytanie od wieków. I w ten sposób powstała cała kosmologia różnych grup społecznych, różnych cywilizacji. I o tej kosmologii, o tym początku wszechświata, zarówno z naszego punktu widzenia dzisiejszego, naukowego, jak i tych naszych starożytnych i tych mniej starożytnych, porozmawiamy w dzisiejszym Pop Science. Oglądałeś, Leszku, Miłość, Śmierć i Roboty? To chyba tak się nazywa. Pierwszy sezon. Tam była taka historia o cywilizacji, która mieszkała w zamrażarniku. Goście otworzyli w nowym mieszkaniu starą taką lodówkę. W zamrażalniku była cywilizacja, która z każdym otwarciem w bardzo przyspieszonym tempie rozwijała się. No i tam był taki moment, kiedy oni zaczęli czcić tych ludzi, którzy po prostu patrzyli na nich z góry i obserwowali. No i faktycznie te pytania, te odpowiedzi na pytania o to, jak powstał wszechświat, przez długi czas w historii ludzkości krążyły właśnie dookoła religii, krążyły dookoła pewnych wierzeń, tego, w jaki sposób ci nasi przodkowie próbowali sobie tłumaczyć, jak powstał wszechświat. Czy my dzisiaj jesteśmy faktycznie już o krok od poznania tej prawdziwej przyczyny powstania wszechświata? Może nie przyczyny, ale sposobu, w jaki powstał, no bo to dlaczego powstał, to jest zupełnie inne pytanie. Ale to w jaki sposób powstał ten wielki wybuch, te wszystkie ery, które następowały w ułamkach sekundy dosłownie. I ta wielka inflacja, która sprawiła, że wszechświat się rozrósł. Na ile to jest faktycznie coś, w czym jesteśmy osadzeni, na ile to jest taka hipoteza? Wielka inflacja to się teraz nie kojarzy najlepiej, tak, teraz ale się wyjaśnimy, tak, no jest to od inflation, od rozdęcia, więc pewnie do tego też dojdziemy. Jak jesteśmy blisko, co śledzę tak bardzo pobieżnie, bo taki miałem bardzo mocny kierunek na kosmologię w czasie studiów astronomicznych, ale gdzieś tam na poziomie trzeciego, czwartego roku, gdzie już trochę kumałem matematykę i zakumałem, że nie chce mi się studiować matematyki, bo dzisiaj, żeby być kosmologiem, to bezwzględnie trzeba też przejść taki solidny, bardzo solidny kurs matematyki, dlatego że ta współczesna kosmologia to w dużej mierze jest rozwiązywanie równań bazujących na teoriach relatywistycznych, opisujących jakby nasz świat na ogólnej teorii względności, która mimo, że pochodzi od Einsteina, to staje się coraz bardziej subtelna, jest wbrew pozorom cały czas to wszystko rozwijane, ale przede wszystkim rozwijane są metody obserwacyjne. Rozwijane są metody, dzięki którym my jesteśmy w stanie po pierwsze zaobserwować coraz więcej szczegółów w coraz odleglejszych miejscach w znanym nam wszechświecie. Tutaj takim, jak to się mówi, wisienką na torcie już za chwilkę będą... Czereśnią, tak, bo to będą dużo droższe wyniki. W końcu 10 miliardów kosztował ten teleskop, który nosisz z dumą na piersi. Tak to prawdopodobnie ten teleskop jakby mocno się przyczyni, mam takie podejrzenie, że mocno się przyczyni do powstania, do poprawienia jakby naszej wiedzy o tych w miarę wczesnych, chociaż nie najwcześniejszych etapach ewolucji naszego wszechświata. Z drugiej strony też tutaj kiedyś jakieś newsy podawaliśmy wspólnie w tym astrokwadransie naszym, że rozwija się i co rusz jest upgrade'owany po troszku ten przyrząd wielki wysokich energii, tak, wielki zderzacz hadronów w CERN-ie i tam zwiększanie energii też doprowadza do tego, że jesteśmy w stanie obserwować coraz bardziej egzotyczne cząsteczki. Te, które egzystują w momencie, gdy energie, gdy skale czasowe, gdy skale właśnie temperatur są coraz bardziej maksymalizowane, a w tym momencie jakby też symulujemy niejako te najwcześniejsze etapy ewolucji wszechświata. O tym już mówiliśmy. No tutaj widzę więcej tak naprawdę możliwości, bo jednak teleskop Jamesa Webba, chociaż pokaże nam pewnie dużo więcej na tych swoich detektorach podczerwieni, to fotony pierwszy raz mogły swobodnie podróżować przez wszechświat, kiedy on miał jakieś 300 000 lat, zdaje się. To było dość późno z perspektywy nawet życia człowieka. Tak, to jest dopiero wtedy ta energia jego się rozproszyła na tyle, że elektrony mogły być fotony przestały być inaczej. Materia czy struktura wszechświata stała się przeźroczysta dla fotonów. One przestały być zależne jakby od materii, w sensie oddziaływań z materią. Więc też nie pokaże nam aż tak bardzo wstecz tego wszystkiego web, jak może pokazać nam... No generalnie my jesteśmy na etapie takim, że rzeczywiście przydałyby się kolejne jakby etapy rozwoju detektorów zdolnych do obserwacji promieniowania tła. To promieniowanie tła, które dociera do nas z każdego kierunku, to jest dosyć dziwne zagadnienie, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że coś, co określa się mianem wielkiego wybuchu, to jest coś, w czym my jesteśmy cały czas wewnątrz. Oczywiście dzisiaj kosmologowie, ja kiedyś rozmawiałem z takim kolegą z Warszawy, on mówił, że dzisiaj kosmologia unika tego właśnie sformułowania, wielki wybuch, bo to był raczej, to się trochę źle kojarzy. Jako eksplozja, to nie była eksplozja. A to nie była eksplozja. Eksplozja zawsze następuje w jakimś środowisku, a tutaj powstawało razem w tym procesie powstawało całe środowisko, czyli powstawała cała przestrzeń wszechświata. Takie wielkie puchnięcie bardziej niż eksplozja. Tak, no i tutaj też zadajemy sobie od razu pytanie takie filozoficzne, to w czym to się działo, tak? Co było dalej, co było na zewnątrz? To jest wow, to jest najbardziej jakby, wydaje mi się, najbardziej nośne i najbardziej fantazjogenne, najbardziej fantazjogenna część nauki. Czyli te wszystkie jakby pytania, które mówią, co było wcześniej, co było poza, no bo ta przestrzeń jakoś tam się rodziła. W zasadzie z punktu widzenia naukowego to nie ma większego sensu, bo tam nie było nic. Tak, to prawda. Nic. Tam nie było matematyki, tam nie było jakby... To nie była pustka. Po prostu to był absolutny niebyt. Tak? No, tu warto to trochę rozgrzebać, zanim pójdziemy dalej, bo uderzamy takim Hitchcockiem, wiecie. No my jesteśmy ograniczeni bardzo mocno naszym myśleniem trójwymiarowym, o tym, co nas otacza. Ale zobacz... Tylko w obrębie gdzieś tam tego wszechświata, tego, co się poddało inflacji, co się rozszerzało i tak dalej, mamy zapewne pola, w których oddziałują cząstki, więc podejrzewam, była taka kreskówka, Kapitan Bomba się nazywa, znasz na pewno i wiesz na pewno i nasi widzowie też wiedzą, co działo się z materią organiczną po przekroczeniu bariery kosmosu. Oczywiście tam było to w bardzo humorystyczny sposób ujęte, ale faktycznie jak tak sobie o tym pomyślę, no to jeżeli te pola, które sprawiają, że cząstki zachowują się jak się zachowują, że prawa fizyki działają tak jak działają, że to wszystko ze sobą jakoś współgra, występują wewnątrz tego wszechświata, tak? Wewnątrz tego, co podlegało inflacji, no to będąc na zewnątrz, nagle, kiedy brakuje tych pól, to materia po prostu by się rozsypała. No i ginie, tak? Wszystko zanika. No bo tutaj mamy jeszcze jedną kwestię. No, wszystko jest energią, a materia jest tylko jakby przejawem energii. I to jest tak jak fale na wodzie, tak? Że mamy zbiornik zamknięty ze wszystkich stron. Te fale docierają do brzegu zbiornika, ale mimo, że jakiś ten ruch drgający i ruch falowy do tych brzegów dociera, to dalej już go nie ma. Dalej nic nie jest w stanie się przedostać. No, wszechświat jest jednorodny, tak się dzisiaj zakłada, izotropowy i ma pewną jakby geometrię, która to też jest bardzo dziwne i to jest takie... naprawdę trudne do wyobrażenia sobie, aż się nachyliłem, że dzisiaj zakłada się, że ta krzywizna jest dodatnia, czyli gdziekolwiek się udamy, no to nigdy nie opuścimy tego wszechświata. On nie jest idealnie płaski, te wymiary wszystkie do takiej płaszczyzny, tak? No, to powiem właśnie, że tutaj jeżeli chodzi o te, no to były chociażby, zdaje się, właśnie wynikające z obserwacji promieniowania tła eksperymenty, które miały wykazać krzywiznę czasoprzestrzeni. Nie? To tak. Chyba stąd właściwie wiemy tak naprawdę, jaka ona jest, czy dodatnia, czy ujemna, no tutaj czy płaska. Warto o tym też powiedzieć. Ta krzywizna czasoprzestrzeni, możemy ją sobie wyobrazić jako niejako przez pryzmat dwóch równoległych linii. Mhm. Tak zróbmy te dwie równoległe linie. No to zróbmy dwie równoległe linie. Może, możemy to na tak. Tak, możemy to narysować. To pięknie zrobić, po to tutaj to jest właśnie. Mamy dwie równoległe linie. Tak. Powiedzmy, że są równoległe. Tak. I w tym momencie, jeżeli mamy lokalnie, niech to będą tory. Tak? Jeśli spojrzymy w którąś tam stronę, no to te tory oczywiście gdzieś tam nam się w perspektywie zbiegają, ale jeśli udamy się te parę kilometrów dalej, to one nadal będą równoległe. To może pokażę, o czym mówimy. Tutaj mamy powierzchnię i tory, które się w perspektywie nam zbiegają. Natomiast stoimy sobie tutaj. Tak. Natomiast tutaj rozchodzi się o coś jakby zgoła innego, że zobacz teraz, mamy inną sytuację, że mamy dwa, już to nie są tory jakieś takie lokalne, tylko że mamy dwie linie i niech to będą dwa równoleżniki. Mhm. I te dwa równoleżniki, przepraszam, południki, dwa południki. Mhm. Tutaj, gdzie jesteśmy w Płocku, moglibyśmy wyznaczyć jeden południk, drugi. Gdybyśmy wyznaczyli współrzędne tych samych południków, tak? Czyli szli po tej samej długości geograficznej, ale zmieniali szerokość, to na drugim końcu Płocka, przy użyciu nawet ultradokładnej miary, ta odległość będzie bardzo, bardzo zbliżona. Natomiast my wiemy, że te dwa południki, one gdzieś tam schodzą się na biegunach. No dokładnie, jesteśmy na kulce. I to jest ta krzywizna dodatnia. Krzywizna zerowa to jest ta, gdzie choćbyśmy do nieskończoności doszli, to te dwie linie będą dalej obok siebie. A jest jeszcze krzywizna ujemna, gdzie też lokalnie równoległe dwie linie, one z biegiem czasu się rozchodzą. I tutaj jest takie dosyć, no tu jest oczywiste, już z tymi południkami przykład pokazuje, że to jest jakaś sfera, tak? No, takim przybliżeniem, to jest to +1, tak, ta krzywizna -1, to jest taka, to ciężko to jest narysować, to jest takie siodło. Takie siodło, taka wklęsła powierzchnia z takimi wypustkami na bokach. Taka powierzchnia siodłowa. Czyli coś no i to są, wiesz co, w momencie, gdy się rozważa te modele kosmologiczne, to ta krzywizna, ta geometria przestrzeni jest tutaj bardzo ważna. I to, jak zachowuje się, jak będzie zachowywał się wszechświat, jest zdefiniowane przez kilka parametrów. Przez to, jaka jest krzywizna, a sama krzywizna jest uzależniona od tego, jaka jest gęstość, taki czynnik mówiący o gęstości, średniej gęstości wszechświata. Też ważne jest... No tak, bo widzimy, jak się rozkłada materia wtedy. Widzimy, jak się rozkłada materia i jesteśmy w stanie dla danej chwili, przy danej gęstości wymodelować, czy ten wszechświat będzie rozszerzał się dalej. Jeśli ta gęstość będzie zbyt mała, no to będzie się rozszerzał. Jeśli będzie dostatecznie duża, to wyhamuje. Tak, i grawitacja ostatecznie wszystko ściągnie. Tak, wszystko ściągnie. Jest też taki na granicy model, taki, że tak do końca nie wiadomo, że właśnie tak jak to siodło, ono ma te takie jak tutaj pokazujesz, tak, w tym siodle, to są takie miejsca takiej równowagi, gdzie my nie wiemy do końca, jak to w rzeczywistości, w którą stronę to pójdzie, dlatego... Ale to, wiesz co, bo wchodzimy już powoli tutaj, widzę, mówiąc o tym, w różne modele końca wszechświata, ale to później, bo chciałem tylko pokazać, że tak naprawdę to, jak dzisiaj postrzegamy początek wszechświata, pokazuje nam, że to jest bardzo rzecz skomplikowana, że nasze mózgi są nieprzyzwyczajone, nasza percepcja jest nieprzyzwyczajona do takich skrajnych przemyśleń. No, dla nas chociażby nieskończoność to jest coś nie do ogarnięcia, a to jest zwyczajna zmienna w matematyce. Bo jeszcze, wiesz, i to też pewnie za chwilę się przyda, zresztą tutaj widzowie są do tego przyzwyczajeni, bo o tym już mówiliśmy, też nie do ogarnięcia jest próżnia, ta próżnia fizyczna, czyli przestrzeń, w której nie ma żadnych cząstek, ale w tej przestrzeni jest energia, która może być przyczyną pojawiania się na moment cząstek. I to jest właśnie też takie niezwykłe. Ale próżnia, nawet ta fizyczna, ta bardzo egzotyczna, czyli to, co ma miejsce w tym świecie subatomowym, czyli tam pomiędzy tymi elektronami, jądrami, tam tętni życie. Ja może potem, jeżeli będzie taka możliwość, to Cię poproszę, dam Ci obrazek, który kiedyś zrobiłem, żeby wmontować, jak na różnych skalach, żeby to może pokazać tak króciutko, jak w różnych skalach energii i rozmiarów, jak zmieniają się te cząstki. Te coraz bardziej egzotyczne cząstki powstają. To też pokazuje, gdzie sięgają te akceleratory hadronów, właśnie LHC. Odkryte zostały i już jakby potwierdzone bosony Higgsa, ale jest wciąż jeszcze bardzo duży obszar, który wciąż czeka jakby na odkrycie, jest tylko hipotetyczny. Oczywiście. I my nie wiemy, jakie tam cząstki mogą być wykreowane, jak egzotyczne cząstki mogą się pojawić, a wydaje się teoretycznie, co też jest bardzo ważne, że powinny pojawiać się bardzo egzotyczne cząstki i z jednej strony, ale dobrze, to sobie zostawmy. Tak, bo natomiast głęboko, natomiast pokazuje chodzi, przepraszam, jeszcze tylko dokończę. Jasne. o tą naszą jakby niemożliwość percepcji pewnych rzeczy, bo to wszystko, o czym zacząłem tutaj mówić, ale myślę, że te sprawy może zostawimy na taki ten dodatkowy, ten ekstra odcinek i to omówimy troszeczkę tak bardziej szczegółowo. Natomiast o ile to sobie możemy jeszcze jakoś wytłumaczyć i ogarnąć, tak jest w przypadku, nie wiem, mojego rozumku malutkiego, to właśnie to, co jest poza tym bąblem naszego wszechświata. O ile założymy, że nie ma takich metaświatów, że nie ma wieloświatów, to co jest tam dalej? Bo zobacz, tutaj jest chciałem powiedzieć analogia, ale mówimy alegoria w naszym programie. Alegoria antylopa. Tak, antylopa, ale analogia z tym, co dawniej sądzono o tej kosmologii przedkopernikańskiej. Przecież i pokopernikańskiej też, no bo geocentryczny układ był jeszcze przez kilkadziesiąt lat po Koperniku wciąż aktualny, a w niektórych środowiskach jeszcze dłużej. Natomiast sądzono, że jakby ten układ tych sfer jakoś tam był zbudowany, ale była ta ostatnia sfera i poza nią rozciągało się to nieznane, to sakrum, czyli ta część związana z Bogiem, z niebem, nie wiem, czymkolwiek, jakkolwiek byśmy to nazywali. Dzisiaj sytuacja się nie zmieniła, bo mamy nasz cały wszechświat, jest ta granica wszechświata, do której odległość możemy wyznaczyć, policzyć. I to wcale nie jest 13 miliardów lat świetlnych, żeby nie było, Ale zobacz, to pokazuje, jak działa nasz mózg, bo intuicyjnie powiedzielibyśmy, że jest nie? Przecież trzeba wziąć pod uwagę właśnie pytanie, co jest poza tą granicą? I tu pojawia się ten błąd w naszym myśleniu, bo tej granicy nie ma. Bo my sobie wyobrażamy, że ten wielki wybuch był w jakimś miejscu i że był w jakimś konkretnym czasie. Granica tego wielkiego wybuchu właśnie jest tym, co nas otacza, czyli otacza nas niejako centrum, a to my jesteśmy na brzegu. To jest niesamowite, To jest... No właśnie o to chodzi. To że... jest to rozwalanie jakby umysłu, tak? Ja się nie dziwię ludziom, którzy twierdzą, że naukowcy bredzą i wiesz, i naukowcy głupoty im opowiadają i tak dalej. Ja jak widzę tego typu komentarze... To jest odwrócenie zupełne jakby zdarzeń. To się nie dziwię totalnie, bo wiesz, bo o co chodzi, że albo patrząc na wzory widzisz to, albo jak już odpowiednio długo siedzisz w tym, to te... Zaczynasz pewne rzeczy rozumieć. Tak, widzieć i tak dalej, że pewna ta wiedza z innych dziedzin, z innych jakby tutaj aspektów fizyki na to wpływa i faktycznie to widzisz. Natomiast jak się pierwszy raz o tym słyszy, to mówisz, no gdzie? No tak, jak? No tak. Niemożliwe przecież, nie? Tak, to jest... I dlatego ludzie sobie próbowali to upraszczać. Znaczy, no kiedyś nie mieliśmy takiego aparatu naukowego jak dzisiaj, więc trzeba było wymyślać sobie, skąd ten świat się wziął. No a najprostszym rozwiązaniem jest to, że stworzył go jakiś byt nadmierny, boże, nadwyższy. Jakieś bóstwo, coś, co, jakby, coś, co czuwa nad światem materialnym, tym zwykłym łespadołem. Tak? I to praktycznie w każdej kulturze, co ciekawe, w wielu kulturach też pojawia się to, co zdaje się profesor Lemaitre jako pierwszy, ksiądz profesor Lemaitre jako pierwszy przedstawił, czyli to prajondro, tak? Czyli to ten byt taki skondensowany, który urósł do całego kosmosu. Do dzisiaj przyznam szczerze, że tego jakoś tam nie studiowałem przed tym programem. Kiedyś, dawno temu o tym czytałem całkiem sporo. W hinduizmie też jest taki twór, który traktują jako świętość, to jest lingam, się nazywa lingam i to jest takie owalne jajo, które symbolizuje jakby cały wszechświat, który jest skupiony do tego pierwotnego bytu. I to nawet jest tak, nie wiem na ile, wiesz, to jest kwestia wiary i mogą sobie tutaj widzowie i słuchacze to różnie potraktować, natomiast takie różni święci mężowie, tak, też jakby są w stanie wykreować taki lingam, urodzić lingam, tak to jest nazywane. Nie wiem, czy to są sztuczki prestidigitatorskie, czy to się dzieje naprawdę, to kwestia, mówię, wiary i kwestia tego, jak na to patrzymy. Natomiast jest ten symbol, u nas też jest co innego. U nas jest to, że na początku było słowo, czyli na początku był też tylko Bóg, który, nie wiem, przez eony siedział znudzony i mówi, i tą zamrażarkę, o której mówiłeś, tak? Dokładnie. Wezmę w lodówce, tam, nie wiem, stworzę nie będę sprzątał w lodówce, to na pewno coś urośnie. Gorzej, że musiał wiedzieć, jakby patrząc na opis tej istoty, wszystko powiem z góry. Ci tak, ja tu akurat tych książeczek nie mam, bo nie wiedziałem, że w tę stronę jakby będziemy lawirować. A to tylko nadmieniamy, wiesz, natomiast tego. Warto powiedzieć, że to jest Men in Black, pamiętasz ten film? Tam przecież w skrytce gdzieś tam na dworcu, gdy otworzył któryś z tych panów, mężczyzn w czarnych garniturach, to okazało się, że tam są jakieś istoty, które tam wielbimy cię, tak i tak dalej. Jest słynne opowiadanie, taka mikro, no długie opowiadanie, tak to nazwijmy, albo mikropowieść George'a Martina, Piaseczniki, gdzie te piaseczniki są jakby hodowane i one w pewnym momencie jakby zaczynają traktować tego opiekuna, tak, jako bóstwo. Zresztą tam się dużo rzeczy dzieje. Genialne opowiadanie, polecam bardzo szczególnie, bo Martin znany jest przede wszystkim z Gry o Tron, ale to jest znakomity pisarz i nowelista SF, który Tufu Wędrowcy napisał świetną serię opowiadań, ale też te piaseczniki, tak, one wcześniej się pojawiły. U też wspominanego tu wielokrotnie Marcina Przybyłka w jego serii Game Deck, tam w tych kolejnych tomach pojawiają się takie układy komputerowe, gdzie niektórzy jako breloczki nosili komputer, w którym wykreowany był cały świat, cały wszechświat. Myślę, że kiedyś ten temat poruszymy i jakby wrócimy do tego, bo ja czasami odnoszę wrażenie, że my jesteśmy takim właśnie światem wykreowanym. Czyli Leszek zapowiedział właśnie odcinek o teorii symulacji, o który pytaliście już od dawna. A to nawet nie, ale to jakoś tam, nie wiem, za miesiąc, dwa. Załatwiłem wam. O kurczę. No to są tematy bardzo, bardzo ciekawe, ale żeby podejść do nich tak trochę poważniej, to też trzeba trochę jednak takiego materiału, bo to są te teorie takich holograficznych wszechświatów, tych bytów, które są symulacjami. Ja się nad tym też często zastanawiałem, ale tak po prostu myśląc, tak jakby to było, jest wiele. Jest to bardzo ciekawy temat. A wracając do tego, co powiedziałeś, no to jest tak, z jednej strony myślę, że tutaj to działało niejako odwrotnie, tak, że ludzie szukając w swoich umysłach odpowiedzi, kreowali tę odpowiedź na obraz czasów, w jakich żyli. I dawniej, w czasach czy jeszcze tych przedstarożytnych, tak, czy starożytnych, czy potem średniowiecznych, wiedza była na tyle mało rozwinięta, że trzeba było się podpierać, że te pytania, skąd przychodzimy, jak wygląda to, co nas otacza i dokąd zmierzamy, to są pytania uniwersalne, które towarzyszyły ludziom, wydaje mi się, tak, zawsze, odkąd zaczęli myśleć, odkąd przestało ich zastanawiać tylko to, jakby tutaj ukraść jajo ptakom z drzewa. To wynika bezpośrednio z naszej, myślę, takiej zdolności do samozauważenia się i takiego, prawda, samoświadomości, nie? Że skoro wiemy, że istniejemy, to skąd się wzięliśmy, nie? Nasz mózg próbuje rozwiązać problem. Więc te panteony bóstw, no znowu ten hinduizm jest ten Brahma, tak, Wisznu, który tworzy, Brahma, który podtrzymuje i Shiva, który niszczy. Oni w tej kosmologii właśnie hinduskiej to jest, bardzo często powołują się różne osoby na tę kosmologię hinduską, pokazując, że ich wierzenia Hindusów jakby są bardzo zbieżne z modelem wszechświata, który rodzi się, który w pewnym procesie jakby jest wykreowany, potem jest podtrzymywany i wreszcie jest ostatecznie niszczony, czyli jakby wraca do punktu wyjścia. No, to są takie właśnie tematy, które są paliwem dla różnych hipotez o tym, że jakieś dawne cywilizacje na Ziemi już istniały, a te wierzenia i mitologie są pewnym strzępem informacji, które potem zostały. Spójrz na przykład na początek w ujęciu mitologii greckiej, gdzie mamy ten chaos początkowy i tak dalej. Gdyby tak się zastanowić, aczkolwiek podejrzewam, że to jest już po prostu działanie naszego współczesnego mózgu i dopasowanie po prostu, ale gdyby tak się zastanowić, no to przecież idealnie pasuje to do tego pola prawdopodobieństwa, z którego wszechświat mógł się wydobyć, tej próżni, gdzie tak naprawdę często ludzie mówią, jak to jest możliwe. Jest to taki zarzut z kierunku właśnie Wielkiego Wybuchu i generalnie tej kosmologii obecnej. Jak to jest możliwe, żeby coś powstało z niczego, że mamy materię, że mamy to wszystko, że jest kubek, możemy go dotknąć, wylać prawie kawę z niego, a powstało to z niczego. Otóż nie powstało z niczego. To z naszej perspektywy wygląda jak nic, ale tak jak powiedziałeś, ta próżnia jest pełna pewnych kwantowych zjawisk. My to bardzo upraszczamy. I też fizyka niestety nie jest w stanie, i tutaj gdybym mógł do tego narysować, tak. Tutaj zobacz, jeżeli to będzie nasz z jednej strony jest to skala wszechświata, ale z drugiej strony to się oznacza jako R bardzo często. To jest taki czynnik skali wszechświata. Czyli co, w tę stronę rośnie, wszechświat rozszerza się. W tę stronę rośnie, tak? Natomiast tutaj zazwyczaj na tej osi pojawia się czas. Natomiast my ten czas, tak można zgumkować, nie? Może. My tutaj, tu nie będzie żadnej osi. Tu będą tylko rozmiary, tak? Póki co. To zauważ, że tutaj my dochodzimy i w naszym świecie, ale też w rozważaniach kosmologicznych o tym, jak było, gdzie tutaj razem z rozmiarami też ten czas tak jest, my dochodzimy w jednym i w drugim do takiego absolutnego jakby poziomu, który określają parametry Plancka. No, o tym już mówiliśmy. Czas Plancka to jest 10 do minus 40 w przybliżeniu, tak? 44 sekundy to jest, i w tym czasie światło jest w stanie pokonać, znowu w przybliżeniu, tam nie pamiętam co jest z przodu, 10 do minus chyba 33 centymetra. Czy metra. Czy metra, albo metra. Chyba metra, bo to jednostka SI. Tak, jednostka SI, ale tam stosowano na początku centymetr gram sekunda. Okay. Wiem, że to 33 się pojawia z tego co pamiętam. No, sprawdzimy to i napiszemy. Tak. Natomiast nie jest to w tej chwili ważne. Ważne jest to, że tutaj wielu zastanawia się, jak wygląda to i jak jest zbudowane, to właśnie ten obszar. Ten obszar o takiej skali długości i o takiej skali zmian. I to jest dokładnie to, co leży u podstaw naszej czasoprzestrzeni, która jest no, tu wszędzie dookoła nas, ale to... Takie piksele czasoprzestrzeni. Tak, to dokładnie w tych taki jeden piksel, dokładnie jeden, w takich skalach rozmiarów był na początku. I teraz właśnie pytanie o którym mówiłeś. Jak to możliwe? Otóż czas sobie biegł, a rozmiary były takie małe. I tutaj weźmiemy kolejny wykres, gdzie jest ten czas, a tu jest jakaś tam średnia energia. I to są te tak zwane, mówi się o fluktuacjach kwantowych, one różnie są jakby opisywane. Są różne opisy matematyczne i takie koncepcyjne. To jest ten Wheeler, tak? Czyli te zmieniające się takie mikroczarne dziury i wormhole. Ale to wszystko da się sprowadzić do takich drobnych, lokalnych zmian poziomu energii. Energia rodzi się, zanika. I tak jak już powiedziałeś, to słowo klucz, prawdopodobieństwo. Tak? I jest niezerowe prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie nastąpi pik tej energii. Ten pik spowoduje, że ten obszar tego, to co też opisuje, to pole skalarne, tak? Pole, które to pierwotne pole, ono może zostać jakby wyprowadzone ze stanu równowagi i to jest jak taki kamyk, który z góry zrzucimy. I w tym momencie ta cała energia, która tutaj pojawi się zupełnie spontanicznie, zupełnie jakby wbrew zdrowemu rozsądkowi, ale my wiemy, jak działa mechanika kwantowa i wiemy, że to może tak być. Że jest nieskończenie małe prawdopodobieństwo, ale jest, że coś się stanie, co tak naprawdę stać się nie powinno. Że ten kubek astrokawowy akurat jest z wodą, tak? A kubek jest z kawą, że w momencie, gdybym go teraz przewrócił, to istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że on jakby się sam odwróci, tak? Że pewne czynniki spowodują, że wszystkie te kropelki wody wpadną z powrotem. Tylko ono jest tak, kurczę, bliskie tego zera, że z takiego naszego codziennego punktu widzenia wręcz niemożliwe, nie? To też, to co tutaj jest narysowane, to też jest, dokładnie tak. Tylko, że zobacz, tutaj mamy tą częstotliwość zegara. Ta zmienność jest 10 do minus 44 razy na sekundę, czyli w jednej sekundzie tych zmian następuje tak dużo, że praktycznie w każdej sekundzie, w każdym miejscu, zgodnie z tym, co sądzimy, może powstawać właśnie takie zaburzenie, a tym samym rodzić się wszechświat. Dla mnie to jest niebywałe, bo to opisuje jednocześnie naszą czasoprzestrzeń w każdym punkcie. I ten jeden punkt, który spowodował, że powstał nasz wszechświat. To jest takie... To znowu rozwala głowę, No dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że tu w tym miejscu, o tu, dokładnie w tym momencie powstał wszechświat. Ale my go nie zobaczymy nawet. Tak, my go nie zobaczymy, bo on jakby niezależną przestrzeń tworzy. Mhm. Więc ja już mam odpowiedź, to co mówiłem, my sobie nie potrafimy wyobrazić, co jest poza granicą wszechświata. Zresztą wiesz, no to też nie jest coś, co można tak łatwo przełożyć, czyli że, to zresztą mówiliśmy o tym w odcinku o multi wszechświecie właściwie. To, tak? Jeszcze... to nie jest takie proste, żeby przełożyć sobie, że banieczki dociskają się jedna obok drugiej, no bo co, tutaj ci się tworzy, a wyskakuje nie, to poza, nie jest, to jest, tak nie działa. To jest tak wielowymiarowe. Dokładnie. To jest wewnątrz jednego tworzą się następne i następne zupełnie niezależnie. To jest właśnie trudne do wyobrażenia, natomiast przynajmniej z matematycznego punktu widzenia. Od razu taka, bo to już jakby ustaliliśmy, bo to jest też taka bardzo fajna, ciekawa, graficzna też postać tego wszystkiego, o czym tu zaczęliśmy mówić, o tych początkach wszechświata i tym, jak się wszechświat rozwija i jak to jest wzajemnie powiązane, że to w tym dodatkowym materiale, króciutkim takim sobie... Wszechświatowy Uruboros. O, taki Uruboros, to jest bardzo fajne i fajnie wygląda. No dobra, ale to... I ja potrafię to narysować. Trzymamy za słowo. Słuchaj, Leszku, ale teraz takie pytanie jest, czy... Tak pod włos wezmę, bo często też właśnie ludzie o to pytają, czy to nie jest troszkę tak, że... Matematyka jest cierpliwa, wszystko zniesie i można sobie policzyć, co tam nam się żywnie podoba i właściwie to wszystko to jest tylko taki pic na wodę, no bo ale chłopski rozum się to zupełnie nie klei. No a tak jak powiedziałem, no policzyć to sobie możesz właściwie co chcesz, nie? Wiesz co, powiem Ci teraz tak zupełnie tak szczerze i po cichu. Nie słuchajcie. Tak dużo rzeczy się nie klei, że to aż szkoda gadać. Teraz jakby te nowe eksperymenty też w CERN-ie, nowe wyniki pokazują, że jest duże prawdopodobieństwo, że nasza wiedza, to o czym my też tutaj mówiliśmy, no bo my bazujemy tylko na tym, co zostało jakoś opublikowane, w sposób też popularny, już przetrawione, że ta wiedza o tym standardowym jakby modelu naszego świata, bazującym tam na tych cząstkach podstawowych, na oddziaływaniach, że to może być, może nie z gruntu mylne, ale w dużej mierze wymagać będzie musiało jakiejś takiej rewizji, takiej dosyć poważnej. No dobra, bo odpowiem też sobie tutaj na to pytanie, bo mówię, biorę pod włos, ale oczywiście to nie jest tak, że wszystko to jest do kosza i można wyrzucić, absolutnie nie. Wiadomo, nauka nie działa w ten sposób, że dogmatem próbuje wmówić, chociaż czasem niestety tak się próbuje robić z tego czy innego powodu, ale nie chodzi o to, żeby dogmatem coś ustanowić, tylko żeby faktycznie wyjaśnić i fakt faktem, że mówi się o tym, że model standardowy jest do uzupełnienia bardziej niż poprawy i nie oznacza to, że to wszystko jest nieprawdą, tylko oznacza to po prostu, że musimy znaleźć jeszcze lepsze, jeszcze bardziej dokładne wyjaśnienie, a często właśnie tego typu próby prowadzą do tego wyjaśnienia, bo to już nieraz widzieliśmy, kiedy coś no eter był przecież, nie? No, eter był... Wszyscy brali eter, że tak powiem, jako pewnik i teoretycznie, no, gdyby nie to, to być może nie udałoby się Einsteinowi zrobić też tego postępu. Einstein, nie? W tym jednym z postulatów szczególnej teorii względności jest to, że nie ma eteru, tak? Czyli prędkość światła jest taka sama we wszystkich kierunkach, nie ma jakiegoś bardzo szczególnego nośnika dla fal elektromagnetycznych. Nie ma zresztą niczego, wobec czego się coś porusza. Wszystko porusza się względem siebie. To Michelson, Michelson i Morris to jakby dokonali tych pomiarów, aczkolwiek powiem Ci, że to też nie było tak, że wszyscy od razu nie ma eteru. Do dzisiaj niektórzy wierzą w eter. No wierzą w eter, no bo wiesz, bierzesz buteleczkę na waci. Nie, słuchaj, naprawdę, do dzisiaj są fizycy, którzy normalnie działają, publikują i dalej uważają, że istnieje. Mam książeczkę z 1926 roku, która jest jakby opisem fizyki eteru. i tam są podane szczegółowe wyliczenia gęstości eteru, tych wszystkich jakby, tych wszystkich kwestii z eterem związanych, ale... To jest to, o czym mówię, matematyka udźwignie wszystko, nie? Ale zauważ, że w tym momencie my jesteśmy też na etapie takim, że my traktujemy poważnie coś, czego nie widać, coś, czego nie jesteśmy w stanie dotknąć. Wierzymy w subtelne efekty, a te subtelne efekty mają być rzekomo odpowiedzialne za, nie wiem, 1/4 energii całego wszechświata. Tak. 3/4 to ciągle jest mrzonka i ciągle nie mam pomysłu nawet, co to może być. Wszystko rozchodzi się o to, że i tutaj może też trzeba zacząć od Alberta Einsteina. Tak? Ja o tym już tutaj wspominałem i kiedyś to już się pojawiło, ale u Alberta Einsteina no, najkrócej, tak? R równa się T, tak? Gdzie R to jest coś, co symbolizuje krzywiznę czasoprzestrzeni. Tu oczywiście to jest tensor, tam jeszcze metryka wchodzi w to. To jest o wiele bardziej skomplikowane. A z drugiej strony jest T, czyli tutaj możemy napisać, że to jest krzywizna wiemy, że to jest krzywizna przestrzeni, a tutaj tak naprawdę nazywa się to tensorem energia plus moment pędu, czyli materia w ruchu. Okay. Energia, moment pędu, tak naprawdę to powiedzmy, że to symbolizuje masę. I w równaniu Einsteina rozchodzi się o to też króciutko, że czasoprzestrzeń jest pozakrzywiana ze względu na to, że jest masa, a z drugiej strony masa, która się porusza się tak, jak każe jej zakrzywiona czasoprzestrzeń. I to jest jakby cała tajemnica, ale to równanie jest bardzo skomplikowane i rozwiązanie daje dużo różnych możliwości. To są układy równań. Sam Einstein, który rozwiązał to równanie, doszedł do takiego rozwiązania, gdzie to nasze R, tak, czyli ten czynnik skali, który jakby uzyskał jako rozwiązanie, nie mylić z tym tensorem krzywizny przestrzeni, który jest tam uzależniony od metryki, tak, ale ten czynnik skali u Einsteina, gdy dostał rozwiązanie tego równania w czasie, no to zaczęło się jakoś tam dziwnie zachowywać. I Einstein, żeby to wyrugować, to wprowadził dodatkową wartość w to swoje równanie. To była lambda, on zdaje się około 4 położył lambdę i wtedy wszechświat u niego był stabilny w czasie. Czyli stała kosmologiczna. Tak, wprowadził coś, co dzisiaj nazywa się... Co to znaczy lambda jest około 4, bo to nie każdy będzie wiedział. To jest też kwestia energii, tak? To jest taki też czynnik energetyczny. Dzisiaj kojarzy się to ze średnią energią wszechświata. Dzisiaj ta lambda jest bardzo bliska zeru. Dokładnie. Dzisiaj energia wszechświata jest traktowana jako... To jest też dziwne, tak? No bo jest wszędzie tego wszystkiego pełno. Potem w tej nowoczesnej kosmologii, bo już myślę, że sobie jakby podarujemy te wszystkie jakby opisy, tam przejście od Hiparkosa i Ptolemeusza, tak, potem Kopernika. Kopernik był bardzo ważny. Może tutaj kiedyś zrobimy po prostu... Nawiasem mówiąc, ja myślę, że warto to powtarzać, mimo że mamy dopiero czerwiec, tak, to... Za rok, w 23 roku, będzie 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. W Polsce już to zostało ogłoszone, że rok 23 będzie rokiem Lema, a ten rok, ja tak się zastanawiałem. 23? 23. No bo urodził się w 73. Lema był w 21. A teraz 33 będzie Kopernika, okej. Okay, Kopernika, bo 550. rocznica, a 22. Ten? Łukasiewicza. A my tutaj mamy Łukasiewicza, moi drodzy, pomnik niedaleko. Ha. Tak, kwiaty dzisiaj złożymy. No dobra, słuchaj, to wszystko jest dość skomplikowane. To wszystko jest fantastyczne. Wszystko jest dość skomplikowane. Ja mam pytanie, które w sumie mój brat zadał ostatnio. Czy to nie jest troszkę tak, że my jesteśmy zacieńcy w uszach matematycznie, żeby to wszystko ogarnąć, że brakuje nam pewnych aparatów, że nasza matematyka jest zbyt małpia jeszcze i potrzebujemy dużo bardziej zaawansowanych rozwiązań? Tak jak pojawiały się kolejne różne, wiesz, wymyślono całki, wymyślono różniczki, wymyślono, prawda, nie wiem, kalkulus, wymyślono wszystko? Nie wiem, bardzo możliwe. No, matematyka rozwijała się przede wszystkim dzięki temu, że były jakieś potrzeby fizyków. Więc to fizycy, obserwując otaczający świat, jakby wprowadzali nowe elementy. Okej, bo też uproszczę pytanie. Czy to jest tak, że mamy pewne klocki Lego, załóżmy, nie? I to będą nasze matematyczne różne konstrukty, których używamy, i wystarczy te klocki odpowiednio poustawiać, żeby zbudować rakietę? Czy potrzebujemy nowych klocków, nie? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo wiesz, dzisiaj matematyka jest piekielnie skomplikowana, jest bardzo dużo zupełnie niepotrzebnych rzeczy w matematyce i to zresztą widać, takie umierające gałęzi matematyki, które się rozwijają, ale widać, że gdzieś tam usychają. Ale teraz muszą zaciskać pięści ci matematycy, którzy ich używają. To dobrze, rozwijają jakoś, a nuż się okaże za chwilę, że to, wiesz, ja odbije. Jako dyletant tak mówię, że to, wiesz, się jakoś tam powoli wszystko kończy. Natomiast może się to odbije, tak? Może nagle się okaże, że jest jakieś nowe zastosowanie dla narzędzi. Wiesz co, matematyka, myślę, że tu już niekoniecznie matematyka, potrzebne są nowe narzędzia chyba symulacyjne. Nowe narzędzia, które będą pewne przeprowadzać obliczenia na bazie tego, co mamy, ale obliczenia masowe, że my już jesteśmy na tym etapie, że na kartce papieru tego już się nie da zrobić, bo to jest tak, że wiesz, na kartce papieru to był taki gość, który rozwiązał to równanie Einsteina, doprowadził je tam do takiej postaci, takiej dosyć złożonej, to był Aleksander Friedman, kiedyś o nim tutaj wspominałem, to był rosyjski, potem radziecki. No nie wiem, czy on zdążył być radziecki, bo Związek Radziecki to kiedy powstał? W 19 po rewolucji, nie? Jakoś tak, no. Tej październikowej w listopadzie. Natomiast Aleksander Friedman pewne rzeczy wprowadził. Dzięki temu równanie Einsteina mógł rozwiązać, znowu bazując, bo to też jest ciekawa historia, może trochę popu, chociaż to nie jest pop, bo to jest książka, która mi towarzyszy, wiesz co, od szkoły średniej. Ja w szkole średniej miałem, to jedna z, znaczy nie była pierwszą książką, tylko ja w pewnym momencie, słuchaj, miałem taki odlot, że zrobię sobie pieczątkę, taką zupełnie prywatną. I zrobiłem sobie w szkole średniej pieczątkę. Z ziemniaka. Tak, nie. Zamówiłem w zakładzie pieczątkarskim. Aha. Dzięki temu wszystkie swoje książki, tak jak w bibliotece, odpieczętowałem i ponumerowałem. A kurde, numer 27. To jest książka, numer nie jest, bo to wiesz, ja z półki brałem po kolei. Natomiast to było, wiesz, ta książka została wydana, to jest już drugie wydanie, w 1985 roku, czyli ja ją kupiłem, jak się pojawiła na półkach, czyli miałem wtedy 15 lat, byłem tak na początku szkoły średniej. Książka jest znakomita. A ty co czytałeś w wieku 15 lat? Książka, nie, to jest, wiesz co, tę książkę się czyta jak naprawdę jak dobrą powieść, jak dobry kryminał. Ja, wiesz co, przeżyłem kilka lat później szok, naprawdę prawdziwy, bo pojawiła się w księgarni książka też Michała Hellera, zresztą myślę, że dobrze Wam znany profesor, kosmolog, jeden z najwybitniejszych polskich kosmologów. Pojawiła się książka Osobliwy Wszechświat, w takim samym formacie, z czymś na okładce, taka bardzo podobna, nawet chyba były czcionki podobne, tylko ciemniejszy kolor. No ja tę książkę mówię, ojejku, to będzie znowu taka fajna książka. I tak otwieram, a tu same wzory. Jejku, no same wzory. Ja wtedy, wiesz, już wtedy, mimo że ta kosmologia tam to za mną chodziła, potem na studiach, tak jak mówiłem, trochę starałem się na poważnie tym zainteresować, czytywać różne rzeczy, ale tej książki Hellera ja w dalszym ciągu nie rozumiem, bo to jest matematyka na naprawdę wysokim poziomie i to jest tylko twierdzenie, lematy, dowody i tak dalej. Tak? Czyli generalnie klocki poukładane w odpowiedni sposób. Które prowadzą, ale prowadzą, bo wiesz, jakąś takim wnioskiem po tych wszystkich rozważaniach Hellera było to, że tak naprawdę czegoś takiego jak ten punkt zerowy, ten punkt Plancka, to nawet nie musi być, nie musiało być. Bo jeżeli, znowu, jeśli mogę, to tutaj, jeżeli tutaj płynie sobie czas i wyobrażamy sobie przestrzeń, to jest nasz wszechświat teraz, tak? Wszyscy znamy ten obrazek, jak będziemy się cofać w czasie, że gdzieś tam ten wszechświat, oczywiście tam te fazy inflacyjne i tak dalej, takich obrazków dużo jest w internecie, no że on gdzieś tutaj do jednego, do punktu, do tych parametrów Plancka dochodzi. A Heller wykazał, że nie, że tu może być takie dosyć przewężenie. Takie przewężenie, takie gładkie przejście, że ten wszechświat, gdybyśmy odwrócili teraz to, tak? To tak nie zadziała. Nie, to tak nie zadziała. Aha, kurczę, ale normalnie. Ale możesz drugi narysować. Tak, ale tak, że z drugiej strony, jeżeli ten nasz wszechświat, powiedzmy, że to jest teraz, nasze teraz, to ten nasz wszechświat, gdyby się zaczął kurczyć, to też nie musi kurczyć się do zera. Tak, do tego punktu, do tych parametrów Plancka. To jest też niebywały wynik i dlatego kosmologowie już nie mówią o wielkim wybuchu. To jest pewien proces taki, który się dzieje w bardzo małych skalach, ale to jest proces. I być może właśnie nie musimy nawet się martwić za bardzo, bo cały czas tą piętą achillesową jest właśnie ten opis świata w skalach mniejszych niż to, co opisują parametry Plancka. Czyli dobrze rozumiem, że to, co tutaj pokazujemy, to jest ta hipoteza wielkiego odbicia i tak dalej? Tak, chodzi o to, że pulsujący wszechświat. Tak, tu chodzi o to, że właśnie, że nie jest ani na początku, ani na końcu nie jest potrzebny ten... To jest znowu takie... No, nie odpowiada nam to na pytanie, skąd to się wszystko wzięło. Nie odpowiada, ale to nie jest, wiesz... Wiesz, pytanie, nad którym się tutaj pochylamy tak naprawdę. Na początku, jeżeli nawet to wszystko w tym miejscu, tak, tego nie ma, a to jest nasz początek, powiedzmy tutaj, tak, tu się zaczyna, no to zawsze mają chyba, tak mi się wydaje, przewagę ci, którzy gdzieś tam jakieś bóstwa mają, jakiegoś Boga w umyśle, bo tutaj może być ten właśnie palec Boży. Tak? Nie rysuj palców, proszę cię. Ale ten jest akurat... No dobra, ten ci wyszedł, tutaj, ten jest całkiem znośny. No, i tutaj można zawsze, tu zacytuję Stana Gorgolewskiego, który mówi, on to bardzo dobrze wszystko poukładał, powkładał te kółka zębate tak bardzo precyzyjnie i puścił. No nie? Czyli to jest taka hipoteza, bym powiedział, jak to się mówiło, nie ateizm, tylko agnostycka. Nie wiem, nie znam się na tym zupełnie. Agnostyk to jest ten, który twierdzi, że Bóg jest, istnieje, zaczął to wszystko, a potem sobie poszedł. A potem poszedł. No, u Marka Oramusa jest Bóg obrażony, odwrócony i coś jeszcze, trzech bogów jest. Także to trzy kościoły. No tak, no jakby nauka cały czas tę barierę, barierę cały czas przesuwa. Natomiast, no dobra, wiesz co, zróbmy trochę popu też. Tak, jeszcze do tego wrócę, bo tę książkę bardzo serdecznie polecam. Ja nie wiem, czy były wydania kolejne. Może uważni, a jest mnóstwo uważnych, że tam jakieś drobne błędy też wychwytują, tak? No, to wszystko jest rozmowa na żywo i czasami jęzor poleci. Nie? Natomiast jeżeli jest nowe wydanie, to bardzo dobrze. Jeżeli nie ma, to można spróbować gdzieś w bibliotekach sięgnąć. Czyta się to jak świetny kryminał. Tu jest ta historia, o której już tu kiedyś opowiadaliśmy, Lemaitre, który był na wykładzie w 1926 roku. Lemaitre był na wykładzie Edwina Hubble'a. Edwin Hubble opublikował swoje wyniki obserwacji rozszerzania się wszechświata dopiero w 1929 roku. Ale profesor Lemaitre w 1926 roku był na wykładzie, gdzie usłyszał o tych wynikach, a że znał już te rozwiązania, znał te prace Friedmana, oczywiście teoria względności, wszystko było mu świetnie znane, to wpadł w amok i jego asystent wspomina, że nie spał całą noc, tylko siedział nad kartkami papieru i nad ranem miał właśnie to, co wszyscy... Mogę narysować to, co wszyscy znamy, tak? Czyli skala wszechświata, czas i on właśnie to i to, tak? Czyli tutaj te krzywizny, tak? Plus 1, 0, minus 1, to przy 0 jest tam, wcześniej powiedziałem, że przy tak, minus 1, a to przy 0 jest ta nieokreślona, tak? Także tutaj znowu, żeby tam nie wiem, wstaw tam, że to chodzi o 0. Nie? Patrz przypis, 55 minuta. Tak, nie, to teraz się cofniemy i jeszcze raz od nowa. To właśnie, oczywiście tutaj jeszcze jest ten współczynnik gęstości, on się omega, oznacza się go jako omegę, też on odgrywa rolę, tak, no bo ta średnia gęstość wszechświata wpływa na to. To wszystko zrobił Lemaitre, tylko nie bardzo wiedział, co z tym zrobić i tutaj wstawił to, na początku było to prajajo, tak, no był księdzem, to pewnie... Gdzieś tam myślał przynajmniej o Bogu. Wiesz, tak po prawdzie, to jak powstała hipoteza Wielkiego Wybuchu, tam mnóstwo ludzi przecież wierzących mówiło, że to bzdura i tak dalej, że to niemożliwe, przecież Bóg stworzył wszechświat. No ale tak po prawdzie sam pokazałeś, że to miejsce na palec tam jest, więc nie rozumiem trochę ich podejścia, bo to wręcz mogli nawet to zespinować na swoją własną korzyść i powiedzieć, o patrzcie, to się jakoś zaczęło, nie? Ale było też sporo takich teorii, sporo opisów wszechświata bazujących na tym, co właśnie to wszechświat, my jesteśmy gdzieś tak tutaj, tak? No to, czy one tutaj się wszystkie tak mniej więcej zbiegają i my teraz cały czas jesteśmy, mimo że są czasami takie doniesienia, czasami inne, że wszechświat przyspiesza, czyli jest jednak taka krzywizna. Ostatnio też tutaj wtrącę, od razu zauważyłem też dość ciekawe obserwacje, bo mówiłeś o izometrycznym wszechświecie, tak? Tak. Że faktycznie obserwacje w niektórych kierunkach pokazują, że być może wcale nie jest. Wcale nie jest izometr. Nie wiadomo tego jeszcze, bo to trzeba mocno potwierdzić, że to jest bardzo mocne stwierdzenie. Też ponoć nie jest tak do końca jednorodny, bo tak jak obserwujemy te gromady galaktyk, super i mega gromady galaktyk i te pustki, to nie rozkłada się tak porówno. Tak? Czyli ta struktura taka włóknista wszechświata, ona nie do końca jest taka bardzo symetryczna. To dzisiaj widzisz, wiele rzeczy wychodzi i my tak naprawdę wciąż, ale bazując na tym, że właśnie tu jest to nasze teraz, to też powstawały modele, które nie wytrzymały próby czasu, ale modele stanu stacjonarnego. Taki model chyba najbardziej znany, wprowadzony przez De Sittera. Tam było, też Milnus był taki kosmolog. To, co Einstein też robił, czyli wszechświat, który jest stabilny. Pojawiły się modele, i one w tej książce są też opisane bardzo fajnie, tak bardzo sympatycznie, gdzie wszechświat się rozszerza, ale gęstość jest taka sama. No i jak to możliwe? Musi przybywać materii. No właśnie. I tam jest jeden, nie pamiętam, który to kosmolog, ale też dosyć znane nazwisko, było pytanie, to skąd ta materia się bierze? No jak to skąd? Znikąd. Właśnie tak. I wiesz, my nie wiemy. Ale skąd się wzięła najpierw materia? Tak, nie? Można powiedzieć, skoro się wzięła raz, to może się wziąć dlatego więcej. Właśnie, no bo jak powstał wszechświat? Potem, białe dziury mogą ją wywalać. Potem się pojawiły oczywiście te rozważania i jakby dopiero w latach 40. zaczęto mocniej i później zaczęto mocniej się zastanawiać nad tym obszarem. Tak? I to jest ta wczesna kosmologia, to jest ta kosmologia, która jakby do dzisiaj nas dręczy, po to między innymi, tak mi się wydaje, po to powstał też CERN i ten zderzacz hadronowy i parę innych też instrumentów tego typu, żeby, bo tutaj ten czynnik skali i czas, to wszystko się zmniejsza. No, oczywiście to był George Gamow. To mi się bardzo zawsze podoba. Ten, co gamę wymyślił. Ten, co wymyślił gamę, tak. Gamow. Być może tu gdzieś jest, o, Fred Hoyle, gdzieś kosmologia stanu stacjonarnego, to właśnie Fred Hoyle. To jest ten, który ma chyba najwięcej cytowań. Nie wiem, czy o tym już wspominaliśmy, ale to jest ciekawa historia. Ktoś, że najwięcej cytowań ma z pracy, która się później nie przetrzymała próby czasu. To znaczy, nie? Może nawet nie. Z pracy, która była nawet nie dowcipem, ale została napisana w taki sposób, żeby pokazać pewne zjawisko. Chodzi o to, krótko mówiąc, no nie, to ty muszę... Powiększyłeś. O kurczę, ale ja jestem normalnie, jestem magiem. Masz, bo to chyba trzeba tym... Dobra, mów, a ja to spróbuję doprowadzić do ludzkiego porządku. Tak, chodzi o to, że jak obserwujemy światło w jakimś tam kierunku w kosmosie, to odkryto w pewnym momencie takie bardzo szczególne linie spektralne, które nazwano rozmytymi. One są takie dosyć szerokie, te linie spektralne. Ja sobie teraz rysuję, wiesz, to jest, tu jest natężenie, tak, tu jest jakaś tam częstotliwość czy długość fali. I tych linii jest dużo, ale te linie spektralne, nie było wiadomo, skąd one się biorą. One są rozmyte. Poczekaj, to źle narysowałem, bo tamte linie rozmyte to są linie absorpcyjne, czyli takie, gdzie jest wyjadane trochę światło. Tak. No i wiadomo, linie absorpcyjne powstają, gdy światło gwiazd, bo to w widmach gwiazdowych obserwowano, gdy światło przechodzi przez jakiś ośrodek, który pochłania. No to każdy może z Was zaobserwować, gdy światło na przykład odległej latarni przechodzi przez dym z komina, no to jest, to nie widać tego światła. Tak? To jest jakby, albo widać mniej. No i to jest takie wyjadanie tych fotonów, bo dym jakby je absorbuje. Tak? To zjawisko absorpcji też znamy. No i ja o problemie wiem całkiem sporo, bo jednym z moich profesorów był profesor Jacek Krełowski w Toruniu, którego specjalnością były rozmyte linie gwiazdowe. My się zawsze śmialiśmy, że nic na ten temat nie wiadomo, tam tylko różne teorie się pojawiały i różne eksperymenty, w których przeróżne jakby cząsteczki, które mogą powstawać w kosmosie, jakieś fulereny były, tak, że to fulereny, te węglowe, pochłaniają światło. Futbolany jeszcze. Tak, te futbolany. Natomiast... Ale tak uściślimy, teorie powstawały czy hipotezy? Wiesz co, prowadzono laboratoryjne badania i na bazie tych badań próbowano tłumaczyć obserwacje. Czyli jakieś tam teorie. To są jakieś teorie, tak, teorie, natomiast my nie wiemy, co tam jest, no, bo to jest jakaś linia rozmyta, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to za konkretny pierwiastek. Natomiast Fred Hoyle w jednym z eksperymentów wziął liofilizowane, zasuszone bakterie. Yummy. Zresztą on napisał też ten Ciemny Obłok, chyba to się nazywało, taka opowieść fantastyczno-naukowa. Także Hoyle jest, tak jak Carl Sagan, jest znakomity, warto o nim pamiętać. Fred Hoyle wziął te bakterie, zasuszone jakieś, rozpylił je i przepuszczał światło i mu wyszła taka linia. I napisał artykuł. No i oczywiście rozpętała się burza, a w świecie naukowym to nie jest gówno burza, bo to nie jest internet, a to jeszcze wtedy, nie wiem, lata 50., 60. chyba, wtedy oczywiście burza była nie w szklance wody, tylko na łamach fachowych pism naukowych i masa ludzi starała się podważyć ten wynik i udowodnić, że przecież tam nie ma bakterii. Dlatego, no i wszyscy cytowali artykuł Hoyla. Natomiast... I najwięcej cytowań ja szukam dowcipu. Tak. A wiadomo już, czym są teraz te linie absorpcyjne? Wiesz co, no, ja tego nie śledzę. A może bakterie? Kosmiczne. Kosmiczne niesporczaki. Możliwe, że to są kosmiczne. Część z nich z meteorytami przyleciała na Ziemię. Kto wie? George Gamow. Tu jest jedno zdjęcie Gamowa, ale... Dobra, wstawimy. Wpiszcie sobie w Google'ach, bo Gamow zawsze jest na większości, akurat na tym nie, ale z papierosem, ale na większości zdjęć jest z papierosem i taki uśmiechnięty, albo z fajką. Popójmy troszkę, bo masz trochę książek. Mam trochę książek. Dwie książki są ewidentnie związane z tematem i myślę, że tu jest takie społeczeństwo, taka jakby grupa osób, które to oglądają, w większości doskonale chyba znają Michio Kaku. Też masz trochę książek. Może nawet masz tę książkę. Zobaczę. Tak. No, tak, no. Widzę po okładce, to jest ta niebieska. A jeszcze jakąś miałem. Ja też mam tą, bo wychodziła w Pruszyńskim i Spółce taka cała seria jego książek. Tutaj są wszystkie gdzieś zginęła wymienione wizje, hiperprzestrzeń. Oczywiście ta najsłynniejsza, fizyka rzeczy niemożliwych, tak? To jest właśnie to. Ja się chciałem pochwalić teraz. A masz artogłaf? Ale mam właśnie w tej, której nie mam, wiesz? W fizyce rzeczy... Wiesz co, ja wiem, jak się Kaku podpisuje, to on takie K i K. Tak. Tak. Zaraz może znajdę, bo Fizyka Rzeczy Niemożliwych to była ta książka, którą... No, to ja coś z niej ostatnio robiłem, więc była gdzieś tam. No dobra, mów, a ja poszukam. Okej. Więc tutaj jest ta cała seria książek, tak, Michio Kaku, które wtedy wychodziły. Który to był rok? Niech zerknę, kiedy to było wydawane. Książka była w 2005, ale to było w okolicach 2010 roku, czyli te 10-12 lat temu te książki wychodziły. Prawdopodobnie, czekaj, żeby było je widać, o tutaj mamy te Wszechświaty równoległe. To jest chyba taka najbardziej a propos tego, o czym dzisiaj mówimy, dlatego że w tej książce, no oprócz tego, czy istnieją te wyższe wymiary, my już mówiliśmy o wieloświecie, o wszechświatach równoległych. Można sobie to, co my mówiliśmy, skonfrontować też z tym, co jest w tej książce. Czy czarne dziury są bramą do innych wszechświatów? Ukradli mi. Wiesz, ten Michio Kaku, on dokładnie gada takie różne i pisze takie różne dziwne rzeczy, które są tak naprawdę znowu tak bardzo na granicy naszej wiedzy, a z drugiej strony są bardzo ciekawe. To prawda. Tylko że raczej trzeba mieć dobrą, dużą wiedzę, żeby nie polecieć, no nie? Żeby nie odpłynąć za bardzo od nauki. A Michio Kaku zdaje się, że też mocno działał przy teorii strun i superstrun. Tak, nie? Tak. Był przynajmniej bardzo cenionym naukowcem. Teraz już chyba się poświęcił w całości popularyzacji. Ciekawostka, jak był nastolatkiem, to w swoim garażu bodaj, bo on w Stanach mieszkał, to była taka rodzina Japończyków amerykańskich, zbudował akcelerator cząstek. Wysadził korki i tak dalej, ale już jakby będąc właśnie, to był jego projekt szkolny, nie? Dzieciaki robiły wulkan z saletry, a on zrobił akcelerator cząstek w garażu. Tak. No ale wiadomo, no nie udźwignęła tego sieć elektryczna. Generalnie jest to troszkę samozaparcia i można to zrobić. Można zrobić źródełko, nie trzeba zaraz... Protony można dosyć prosto z wodoru uzyskać, zjonizować wodór i jakoś tam je przyspieszać elektromagnesami. Kaku. Tutaj jest przyszłość, powstanie wszechświata i przyszłość kosmosu. Czyli bardzo, bardzo a propos tego, co my dzisiaj mówimy. Ja mam jeszcze ten kubek pełen. Tak. Co byś powiedział na to, gdybym ja przyspieszył? Na razie nie przyspieszaj protonów. Tak, jest też wielki wybuch, inflacja i to wszystko też jest w tej książce opisane tak bardzo prosto. Bardzo, bardzo takim sympatycznym i prostym językiem jest sporo. O, zobaczcie, dokładnie to, co To, o czym, nie wiem, czy to... Musisz bliżej siebie, bo z ostrości wyjdziesz. Tak, no. Tak. O, właśnie. Bo to, co my mówiliśmy o tych równoległych liniach, tak, o zakrzywieniu, to tutaj jest wytłumaczone w sposób troszeczkę inny, a mianowicie chodzi o sumę kątów w trójkącie. To ile prawda. Wynosi suma kątów w trójkącie? 180 stopni, ale na płaszczyźnie. Na płaszczyźnie. Ten sam trójkąt narysowany na przykład na powierzchni Ziemi zawsze będzie miał więcej niż 180. Rozpuchną się linie, już nie będą prostymi, jak krzywymi. A jeśli będzie to na tej powierzchni siodła, to te wszystkie kąty będą mniejsze, a mimo to będzie to trójkąt. Miałby się ten eksperyment Lucy chyba, czy jakoś tak, ELISA, w tym co się nazywa, gdzie właśnie interferometr laserowy miał przy okazji też sprawdzić lokalne ugięcie tej czasoprzestrzeni. Ale to mierząc, chyba to jest za małe skale. To za małe skale. Chcieli raczej wypróbować, czy połączenia laserowe na przyszłość można by było zrobić. Kiedyś była mowa o takim eksperymencie, gdy planowano urządzenie, które byłoby takim połączonym systemem teleskopów. To się miało nazywać chyba szukacz planet typu ziemskiego. Było takie urządzenie i ono też miało być trójkątem, ale dużo bardziej rozległym. Tak, czyli taki trójkąt teleskopów podlinkowanych laserem ultraprecyzyjnie, który byłby interferometrem optycznym. Tam bazy miały być rzędu setek czy nawet tysięcy kilometrów. Z niezwykłą precyzją to miało być wszystko ustawione i też właśnie jako jeden z tych punktów, oczywiście instrument zdechł. On był planowany jeszcze chyba pod koniec lat 90. Wiem, że były jakieś tam, to mówiono o tym instrumencie. I też właśnie zbadanie lokalnej czy geometrii. Ale nie trzeba tego robić, bo jakby z danych z Plancka czy z tych obserwatoriów rozkładu promieniowania tła wynika, jaka jest krzywizna czasoprzestrzeni. No tak, tutaj my to mamy, ale to jest rozkład taki globalny i kto wie, czy nie jest czymś zakłócony, bo my cały czas mówimy i tutaj, czekaj, to chyba tak, jak zrobię, stronę. Dobrze. A, dobra. Chciałem ten obrazek, bo to właśnie ta krzywizna, która tutaj jest jakby oznaczona tym oznaczeniem krzywizny, literką K to się oznacza, K równe plus albo minus 1, to z tych rozważań dochodzimy też do kwestii związanej z gęstością. I co się okazuje, co się okazało? Okazało się, że nasz wszechświat jest wszechświatem, który ekspanduje, wymaga to jakichś gęstości, no i okazało się, że jest tego wszystkiego dużo, dużo mniej niż generalnie obserwujemy. I dosyć wcześnie pojawiły się te dwa pojęcia. W zasadzie najpierw ono jako zbieżne działało, potem to zaczęto rozdzielać, czyli pojęcie ciemnej materii i ciemnej energii. I tutaj ta materia zwykła, mówi się barionowa, tak? czyli oparta o zwykłe cząstki i antycząstki, jakby nie patrzeć. To jest, nie wiem, teraz 4... Około 5%. Do 5, niecałe 5% materii. Dalszych 20... Czyli wszystko, co znamy, kochamy i nienawidzimy. Tak. Słoneczka, planetki, Kim galaktyki. Kardashian, Marcin Najman, wszystko. I nawet ta czarna dziura w środku drogi mlecznej, czy w środku M87, to wszystko to jest tylko niecałe 5% wymaganej, w tym potwierdzonym przez globalne obserwacje, takie globalne w sensie całościowe wszechświata modelu, wymaganej masy. Dalszych 20% przyczepiono niejako, nie wiem na jakiej, przyznam szczerze, że nie wiem. Nigdy w to nie wnikałem, skąd się wzięło to rozróżnienie na ciemną materię i ciemną energię. I dlaczego akurat tyle ciemnej materii? Bo tam chodzi o grawitację przede wszystkim. Chodziło o ruch obrotowy galaktyk, tak, że jakby wynikało z niego, że żeby się te galaktyki nie rozpadły, to coś musiało spowalniać masowo. Coś, co ma grawitacyjne i właśnie no dopasowano, i to oszacowano na, przez ilość galaktyk, które tak, na 20%. To jest ta tak zwana ciemna materia, co do której nie wiadomo, czym jest. Jest mnóstwo tych teorii, tak, jakieś tam mnóstwo. Czarne karły, nie wiem, jakieś aksjony, jakieś... Są te cząstki mocne, jak to ultraciężkie cząstki łospy, tak? Tak, łospy, tak. Czarne dziury, prawda? Ostatnio pojawiła się też dosyć ciekawa hipoteza... Czarne dziury. Też, ale pojawiła się dosyć ciekawa hipoteza, że za właśnie ciemną materię może być odpowiedzialny też zimny gaz międzygwiazdowy i to też jest jakaś tam teoria, która faktycznie może mieć tutaj sporo racji. Więc albo są to jakieś cząstki nieznane nam jeszcze i teraz pomyśl o tym, że jeżeli 5% to są bariony... Mówiłeś o tym zimnym gazie, to tak mi się... Zimne piwo na blatach. Gazowane, zimne piwo, tak. Natomiast jeszcze nie idąc na urlop, to pomyśl o tym, że jeżeli 5% materii barionowej jest tylko, zaokrąglając, i te 20 kilka mamy ciemnej materii, reszta to właśnie ma być ta ciemna energia odpowiedzialna za rozszerzanie się wszechświata, bo to jakby jest postulowane, co nie znaczy, że jest prawdą, ale jakby to się składa do kupy póki co, no to jeśli by to były jakieś cząstki, a nie ten zimny gaz, czy prawda, jakieś czarne dziury, czyli coś znanego nam, to wyobraź sobie, że obok nas, zupełnie nie interferujący w żaden sposób z naszym promieniowaniem elektromagnetycznym, więc nie możemy w normalny sposób tego zbadać, bo na tym polega ciemna materia, że właśnie tak jakby nie oddziałuje z naszą materią w żaden sposób przy pomocy promieniowania na przykład elektromagnetycznego. Nie możemy wizualnie obejrzeć na jakichś innych falach i tak dalej. Grawitacja to jest jedyne, co tutaj działa. To wyobraź sobie, że gdzieś tu obok może być cały inny wszechświat. Z takim Leszkiem i Piotrem, którzy też gdzieś tam sobie mogą o różnych rzeczach mówić i mówią o takiej małej anomalii we wszechświecie. Takie kilka procent dosłownie, że nie wiadomo czym jest. Że tam takie dziwne fotony są? I nawet oni nie wiadomo, co tam jest, zamiast emitować jak normalni ludzie fale grawitacyjne do was przez sprzęt, który wzmacnia te fale grawitacyjne, to tam nie wiadomo, co jest. To tam jakieś takie niby fotonki. Ale nie wiesz, czy fotonki, bo oni nie widzą tak samo jak my. No, oni nie widzą, ale my wiemy, że są grawitony, przynajmniej teoretycznie. Tak nam się wydaje. Tak nam się wydaje. A oni niekoniecznie wiedzą, że są fotony, bo z jakiej fizyki miałoby to wynikać? Zobacz, jakie cieniasy. Nie wiedzą, że są fotony, a my wiemy, że są grawitony. Dokładnie. Mamy was! Ale to by było niesamowite. To my byśmy oni są byli tak ciemni, anomalią. Nie? Oni są tak ciemni, ale są jeszcze ci... dla których nawet tamci są anomalią, czyli ci ciemnoenergetyczni, gdzie zupełnie nie wiadomo, czym są i kim są. No powiem ci, że to jest też ciekawy pomysł na opowiadanie takie, które wychodzi poza granicę naszego jakby umysłu i poznania. Poza granicę wychodzi też Olaf Stapledon. To jest, słuchaj... autor, który żył w latach 1886-1950. Tak, jego książka Ostatni i pierwsi ludzie, historia bliskiej i dalekiej przyszłości, ona została w 1930 roku napisana. Książka Ostatni i pierwsi ludzie opisuje proces kreacji wszechświata, tego jak pojawiły się istoty rozumne, i jak ta ewolucja przez kolejne miliardy lat, aż do końca wszechświata trwa. Dzieło kompletne. Dzieło kompletne. Dzieło, w którym jest tak dużo pomysłów. Ale niestety i książka, przez którą warto przebrnąć, ma się wtedy pewnie... Teraz wyszła Ostatni i pierwsi ludzie, to jest pierwszy tom, a jest jeszcze, teraz świeżo się pojawiła, tylko nie pamiętam tytułu, jakby druga część tej książki. Jest to takie filozoficzne ujęcie, takie bardzo monotonne, bardzo, bardzo trudne w odbiorze. Ci, którzy chcieliby książkę przeczytać, to chwała im. I pokłon. I zachęcam, i obyście się nie zniechęcili. czytając tę książkę. Natomiast jest film Ostatni i Pierwsi Ludzie, na którymś z tych streamingowych ja ten film ostatnio oglądałem. Słuchaj, film jest zrobiony dokładnie tak jak książka. Mhm. Czyli obraz to są takie dziwne przestrzenie. Jakieś rzeźby, takie abstrakcyjne, takie figury, które gdzieś tam rzeczywiście niby są te rzeźby. Tak? Niby, ja nie wnikałem w to, ale to są, wiesz, takie niezwykłe obrazy i na to nakłada się głos tylko jednej aktorki, która w tym filmie wystąpiła i to nie wystąpiła cieleśnie, tylko jako głos, jako narratorka Tilda Swinton chyba. No taka zaraz andryginiczna, taka Szwedka chyba, czy Norweszka. Taka Szwedka, a Szwed jak mówi, każdy wie, tak? Jakby stare żelazo piłował. Nie, ale ona mówi po angielsku. Tilda Swinton, miałeś rację, faktycznie. Tilda Swinton, bardzo, bardzo znana, zresztą ona w wielu filmach się pojawia. Tak, bardzo taka charakterystyczna uroda. Bardzo charakterystyczna uroda. I ona... O, tak. Zresztą wyświetlimy na ekranie. Ona też w niektórych filmach, bo ma taką urodę właśnie, że grała takich eterycznych mężczyzn też. Mhm. Też pamiętam, bo zagrała chyba anioła w filmie Konstantin z Keanu Reevesem. Mhm, mogło tak być. Tak, to ona tam grała. W każdym razie... Wprowadzenie do ostatniego gatunku ludzkiego. Na końcu jest taki rozdział. Powiem Ci, że jest taka, no aż dreszcz przechodzi. No i tutaj myślę, że już możemy jakby, no bo jesteśmy teraz, tak? Tu i teraz. Jak się ten wszechświat narodził, o tych etapach to powiemy tam w dodatkowym, te pierwsze 3 minuty Weinberga, taka słynna książka, która jeszcze chyba na początku lat 80. wyszła u nas. Ja tej książki nie wziąłem, ja ją mam na strychu gdzieś, nie chciało mi się szukać, przyznam szczerze. To już taka ramota, ale w takim popularnym opisie niewiele się zmieniło tak naprawdę. No to prawda. Weinberg, pierwsze 3 minuty, to jest bardzo taka pozycja, którą można, polecana przeze mnie. I jeszcze, nie wiem, ty to pewnie nie pamiętasz, bo za młody jesteś, ale było takie wydawnictwo Plus Minus Nieskończoność, taka seria. To nie znam. I tam, zaraz, kto tam? Heimar von Ditfurth, tak się zdaje się autor nazywał, i napisał książkę Na początku był wodór. Mhm. Też taką bardzo, trochę rozwlekłą, taką przegadaną, ale też historię początku wszechświata i tego, jak wszechświat się kształtował. To ja polecę 3 książki w tym temacie. Mój drogi, oczywiście niezastąpiona krótka historia czasu, która napomyka o tym, bo jest tutaj wiele o czarnych dziurach i tak dalej, ale też o właśnie tych początkach wszechświata można sobie tutaj przeczytać. Kolejna książka Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa, to była jedna z ostatnich książek, czyli Wielki Projekt, którym to właśnie jeszcze bardziej wchodzą w temat tego, jak mógł powstać wszechświat. Tak. Więc polecam też tą ilustrowaną, bo dużo łatwiej sobie pewne rzeczy zauważyć i zrozumieć. I też Stephen Hawking ponownie, taką trylogię, czyli Wszechświat w skorupce orzecha, bo tutaj jakby już konkretnie właśnie o tym, o czym dzisiaj mówimy, można sobie przeczytać. Powiem Ci tak, jest, może, jeżeli uda mi się to znaleźć, bo w jednej z książek, takie wydanie, taka książka przez Elseviera zrobiona już dosyć dawno temu, w latach 90. Mam ją w pracy, tę książkę, i tam jest taki obrazek. Budowa obrazu naszego wszechświata, czyli budowa tych kosmologicznych jakby modeli mówiących o początku. I to jest w formie takiej, że jest konstruowany budynek. I tak krótko tylko opowiem. Jeśli mi się uda to znaleźć, to pewnie wkleisz tutaj. Spoko. Że będzie wiadomo, o czym mówię, a ja teraz z pamięci, bo to widziałem ostatnio parę lat temu, tak gdzieś tam zaglądałem w tej książki, że jest jest no, kilkunastu czy nawet więcej takich pracowników, jedni na szczycie, drudzy gdzieś tam w środku i z takich bezładnie poukładanych desek, jakichś cegieł, ktoś tam wali młotkiem, ktoś u góry tam coś wbija, jakiś maszt, ale w tym obrazku najbardziej porusza mnie, że na dole w dwóch, może trzech miejscach są tacy, którzy zawzięcie piłują. To prawda. To jest po prostu, i wiesz, i w każdej chwili to wygląda tak, jakby to było budowane, bo to jest taki moloch na takich niewielkich podporach, które dodatkowo są jeszcze piłowane, że to jest, wiesz, wiedza niezwykle rozwlekła, bardzo skomplikowana, tak jak już tu powiedziałem, żeby się zajmować skutecznie kosmologią, na każdym etapie, jakby, bo teraz to jest podział, ten wczesny wszechświat, ta kosmologia taka ogólna, obserwacyjna, to trzeba bardzo mocno liznąć matematykę i to taką matematykę bardzo trudną. To z kolei powoduje, że mnoży się te różne jakby te nadbudowy, te dodatki, te różne elementy, które składają się na ten nasz obraz. Coraz trudniej, powiem Ci, jest w momencie, gdy jesteś tylko takim świadkiem i starasz się to, co gdzieś tam do Ciebie dociera w postaci artykułów. Czasami robię taki, mam takie dni, że przeglądam takie topowe artykuły właśnie też z kosmologii, też z fizyki cząstek elementarnych, z kwantowej grawitacji. No jest pismo Quantum Gravitation. Quantum and Classical Gravitation, takie wysoko punktowane i tam mnóstwo tego wychodzi. Nie wszystko da się nawet, wiesz, abstraktem przeczytać, ale coraz trudniej jest wyciągnąć jakiś wniosek odnośnie tego, jak wygląda dzisiaj ten gmach wiedzy kosmologicznej. Coraz trudniej. Potrzebujemy chyba już osobliwości technologicznej, nie? Która to wszystko ogarnie. Żeby to ogarnąć. Natomiast ja bym to fajnie ubrał w jakiś taki, żeby to wyjaśnić, nie? Bo niektórzy mogą odnieść wrażenie po tym, co tutaj mówimy, że to wszystko jest do kosza i właściwie nie potrzeba się tym zajmować zupełnie i jest to bez sensu. Nie, to jest, wyobraźcie sobie tak, jakbyście składali Lego. Odniosę się znowu do klocków. Masz do Lego sentyment. Lubię Lego. To jest tak, jakbyśmy składali z Lego jakiś tam obiekt, który wiemy, że to jest to mniej więcej, ale nie mielibyśmy instrukcji do tego, nie? Tak. Wiemy mniej więcej, jak to złożyć. Mamy klocki, które się na to składają. Tak. Część jest jeszcze w torebce nieodkrytych, prawda? No i zaczynamy to składać. Składamy jeden model, no kurde, nie przypomina to domu, nie? No to składamy inaczej, spróbujemy to ułożyć w inny sposób. Okej, tu już przypomina bardziej, ale dlaczego drzwi są w dachu, a okna gdzieś tam? Więc zaczynamy to układać na nowo i na nowo i na nowo. Część nadbudówek, które robiliśmy, okazują się bez sensu, ale dzięki nim się okazało, że potrzebujemy jakiegoś elementu w dachu i wtedy to wszystko siedzi, nie? Więc uwalamy to, zostawiamy tamto, potem odkrywamy kolejną część z tej torebki i w ten sposób zaczynamy tworzyć ten projekt, który ostatecznie albo będzie bardzo przypominał faktycznie to, co byłoby, gdybyśmy mieli instrukcję, albo będzie wręcz identyczny i taki sam, nie? Albo okaże się, że prawda jest jakąś, nie wiem, rakietą, którą z tych samych klocków, jakie dobrze poukładasz, będziesz mógł zbudować, pod warunkiem, że po drodze jeszcze dokupisz ze dwie torebeczki. Może tak. Tak może być. To ja widzę, że to jest chyba takie już w tej antologii. Antylopie. Skoro antologię, to od razu polecę, tylko polecę radzieckiej fantastyki. To teraz, żeby ktoś sobie nie pomyślał coś, tak? To jest klasyka radzieckiej fantastyki. Tu są naprawdę zacne nazwiska uznanych twórców, takich jak chociażby Bułhakow, tak, który też fantastyką się, jak wiadomo, zajmował, a Mistrz i Małgorzata... No też nie jest to literatura faktu. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie przeczytał, to jest jedna chyba z najważniejszych książek, tak, jakie w ogóle są dla wszystkich, którzy się choć trochę fantastyką zajmują. No, w sumie tak, Rosja może i powstała po to, żeby właśnie Bułhakow się mógł urodzić i napisać, co miał napisać. A teraz Rosja, jak widać... Teraz, wiesz, no nie wchodzimy, bo ja bym nie chciał. Ja rozumiem, że jest teraz akurat taka sytuacja... To, że są dzbanami, mordercami, terrorystami i tak dalej. I taka moda, ale tutaj nie akurat... Nie znaczy, że Bułhakow źle pisał, nie? Akurat tutaj jest to antologia, gdzie... Wszystkie opowiadania, które tutaj są zamieszczone, zamieszczone zostały do chyba końca lat 80., czyli do tej epoki jeszcze tego wczesnego Związku Radzieckiego. Jest tutaj no, z takich znanych oczywiście nazwisk są bracia Strugaccy, Siergiej Sniegow, ten od Dalekich Szlaków, taki, ten od Ludzi jak Bogi, Ludzie jak Bogowie, ta trylogia, fenomenalna, aczkolwiek jest tutaj akcent czysto polski, to tak prześmiewczo mówię, Ilia Warszawski, też bardzo, bardzo fajnie. Kir Bułyczow, wspominaliśmy go nieraz, bo on ten wielki guslar napisał, tu opowiadanie ostatnie 100 minut, ale przede wszystkim, moi drodzy, to co chciałbym polecić, znaczy ja wiem z rozmów, tak? Ja wiem z rozmów, natomiast o tyle, dokładnie tyle w tej książce, to jest przedmowa. Przedmowa, którą napisał Wojtek Sedeńko, szef tego wydawnictwa. Zresztą on wydaje też Sfinksa, za chwilę też o nim tam parę słów powiem. Będziecie musieli się potrudzić, tak, żeby go zdobyć. I ta książka, ja jeszcze część opowiadań znam, część opowiadań muszę przeczytać, bo tę książkę ja przed przyjazdem tutaj dzień wcześniej odebrałem. Pojechałem specjalnie rowerem. To dlatego ten rower. Tak, był. Dlatego ten rower. Pojechałem po tę książkę i po jeszcze jedną, ale o której tam kiedyś powiem, jak zostanie wydana, bo ona już jest, ale jeszcze jej nie ma. Leszek jest tym demiurgiem, który wydaje książki. To znaczy ma książki, których jeszcze nie ma, tak? Spod lady. Nie, bo tam musi być pewna, są pewne jakby kwestie wydawnicze, które muszą być zachowane. Bardzo polecam, proszę się nie zrażać, fantastyka radziecka. Też częściowo, no nie wszyscy autorzy, wielu autorów jakby odżegnuje się, tych współczesnych rosyjskich autorów odżegnuje się. Wielu autorów też doszło do takiego poziomu, że mieszkali albo mieszkają cały czas poza granicami Rosji, bo po prostu im nie odpowiadało, nie? Że oni nie lgnęli jak muchy, czy Sigale, czy Depardieu do Putina, tylko wręcz w drugą stronę uciekali. No, słuchaj, no powiem Ci tak, tam nie jest łatwo ludziom, którzy są wolnomyślicielami, więc nic dziwnego, że uciekają stamtąd, nie? Tak, i teraz widać, no niestety, no to się wszystko dzieli na te, tu mówi się onuce, tak, dzisiaj, na te onuce takie putinowe i na tych, którzy mniej lub bardziej stłamszeni, próbują jakoś się z tego wyrwać, słuchaj, a są myślę, bezsilni. Jest, że tutaj wiele doktoratów, że tak powiem, socjologicznych i geopolitycznych powstaje na tym właśnie, jak ludzie tam są zdeptani. Mi te reakcje tak czasami właśnie na kulturę i sztukę, nie wiem, jak na to reagować. Nie? Ale nie wchodźmy, bo to jakby to nie jest nasza rzecz. Ta książka jest absolutnie fantastyczna i jeszcze zanim się ukazała, to Wojtek mówi, że wydawca mówi, że dużo miał już zamówień, bo ludzie kochają fantastykę, dobrą fantastykę. A radziecka fantastyka, tak jak polska, to był woal. Ci ludzie myśleli o wolności, znali wolność, ale nie mogli o niej pisać. To tak samo jak w stanie wojennym, czy wcześniej, za czasów komuny, polscy autorzy, tacy jak Zajdel, jak Oramus, też musieli ukrywać pod płaszczykiem fantastyki swoje przemyślenia. I to często przechodziło. I tutaj też znajdziemy naprawdę dużo takich smaczków, tak? Także warto. A skoro mówię o tym, bo tutaj na okładce on już to reklamował, swojego Sfinksa. A jest nowy Sfinks. Jest nowy Sfinks, tak, musicie, kolejny. Moi drodzy, żeby zdobyć tego Sfinksa, musicie zmniejszyć się, tak jak tu pokazywaliśmy, do tej odległości Plancka. Tak. I tam podwoić czas Plancka i w połowie, przepraszam bardzo, nie podwoić, tylko skrócić. W czasie połowy czasu Plancka, czyli prawie że niemożliwego musicie dokonać, przeskoczyć z jednego piksela na drugi piksel i wtedy znajdziecie tam Sfinksa najnowszego. Tak, a w tym Sfinksie polecam, bo jest to też, tutaj widać, ten gość w kapeluszu. Niestety obrazki w środku są czarno-białe, tak? Tu chodzi o zredukowanie jakby kosztów tego pisma. To jest Jasiu Maszczyszyn. na cylinder. Znakomity pisarz, który jeszcze chyba na początku lat 80. wyemigrował do Australii. Właśnie się zastanawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, jak Australijczycy wymawiają nazwisko Maszczyszyna, skoro tutaj Piotr miał kłopot, żeby go wymówić. Ale jest też Leszek Błaszkiewicz trzy razy, tak. Ja się między wtedy nauką fikcją. Tu się udzieliłem dosyć mocno w tym akurat pisemku, w tym numerze. Ale Maszczyszyn opowiada o swoich rzeczach. Maszczyszyn, gdy mieszkał jeszcze w Polsce, już publikował opowiadania i on był wysoko w tych konkursach fantastyki, tak? Jest pisarzem naprawdę świetnym. Bardzo serdecznie polecam i wywiad, i książki Jana Maszczyszyna, które są takie dziwne, ale przez tą dziwność są fenomenalne. A ja wam jeszcze powiem, dlaczego warto się zmniejszyć do odległości i długości Plancka i przeskoczyć w czasie Plancka, bo tutaj jest, moi drodzy, na stronie 196 recenzja Leszka Błaszkiewicza pod tytułem "Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego dorośli czytają komiksy. Czyżby Leszek zaczął przechodzić na ciemną stronę literatury? O tym dowiecie się ze Sfinksa". Ja. Tu jeszcze, skoro tak zacząłeś, to też oczywiście jest proza, jest długie opowiadanie Paula Andersona, Tajniak na ziemi. Mhm. Tutaj właśnie to o tych komiksach to sobie doczytacie. Natomiast jest też, akurat ja tym się zająłem, 184 strona. Moi drodzy, postanowiłem napisać, i o tym też może teraz albo w następnym odcinku trochę więcej też sobie o tym powiemy, postanowiłem napisać w takim kąciku fantastyczna muzyka o Klausie Schulze. Mhm. I to była rzecz przygnębiająca, bo ja ten tekst wysłałem, tutaj też są jakby wypowiedzi Schulza, oczywiście nie dla mnie, tak? Ja to wziąłem z archiwalnych wywiadów, pokompilowałem pewne rzeczy, bo Klaus Schulze tam najpierw był zaproszony do tego, żeby soundtrack do tej pierwszej Duny Lynchowskiej robić, ale w końcu to się wszystko rozmyło. Natomiast teraz wyszła książka Piaski, nie książka, tylko płyta, 10 czerwca, nie wiem kiedy to będzie, to już na dniach z naszego tu i teraz, tak? Być może to... Już Ci mówię, kiedy będzie. To jest chyba Arrakis płyta, z której już jeden utwór został opublikowany w Spotify'u. 6 czerwca będziemy mieli. Tak, no czyli po tym naszym spotkaniu za kilka dni będziecie mogli szukać najnowszej płyty, która też jest jakby mocno powiązana do Herberta i do tego świata Dune. Schulz był miłośnikiem, tak, świata Duny, natomiast ta historia, która tutaj była, gdy to już było w składzie i praktycznie już był gotowy cały numer do wysłania do drukarni, to miało miejsce 26 kwietnia. 26 kwietnia nadeszła smutna informacja o tym, że Klaus Schulze zmarł. Ja szybko telefon i do kolegi, który jakby zajmuje się składem, mówię, musisz to ścisnąć, musi być informacja. Jest informacja, że właśnie gdy znajdował się w składzie ten numer, to Klaus Schulze zmarł. 4 sierpnia skończyłby 75 lat. No także niestety, tak to właśnie, ostatnio czarna seria, jeżeli tak chodzi o właśnie wygląda. Polecam, jest dużo fajnych tekstów w tym Sfinksie, jak zresztą zawsze, bo tutaj paru takich felietonistów. A o czym ja tutaj napisałem w ogóle ten felieton swój? Nie taki diabeł straszny? A o czym to jest? Bo już nie pamiętam. To sprawdzisz sobie później. O promieniowaniu i promieniotwórczości. A proszę. Mamy bardzo program. O, to jest też fajne, bo jak my robimy program, to jak tam szukam troszeczkę jakichś materiałów, Zresztą mam też sporo jakichś tam starszych, to potem mam natchnienie, żeby usiąść i pewne rzeczy Sfinks napisać. Korzysta, także zmniejszajcie się i idźcie po Sfinksa. Tak. Słuchaj, Leszku, to może... zanim przejdziemy, bo jeszcze chyba tak krótko o tym, co czeka wszechświat, nie? Tak. To ja cię chciałem uhonorować, bo nie wiem, czy wiesz, ale już rok Pop Science działa już praktycznie. Rok? Tak ostatnio mi donieśli, a jak nie, to kurczę. Nawet to jakoś tak koło roku już będzie, nie? Także gratulacje dla nas, bo to jest ten... Gratulacje dla pana Braza, który nas tu wszystko robi. I słuchaj, my teraz uhonorowaliśmy naszych najbardziej takich wytrwałych patronów, którzy z nami już lata są, takimi właśnie przypinkami, nie wiem, czy to będzie widać. To nie? Trzeba do garnituru, nasz specjalny okazję, do trumny. W każdym razie taką przypinkę też składam tutaj na twoje ręce. O, dziękuję. Proszę cię bardzo. Także taki miły aspekt, zanim przejdziemy do tego niemiłego aspektu. Zrób w takim samym tym, w takim samym, jakby w takiej samej tonacji, zrób spinki do koszuli. O kurczę, to już w ogóle wszystko. To by spinka do krawatu, wiesz, ten tatuaż na czole. Dokładnie to, jak to będą broszka. Te kolejne stopnie wtajemniczenia. Dokładnie tak. Będzie możesz skompletować cały ten na galę później. Proszę bardzo. Gdzieś tam sobie przypniesz. Na Wejdera. Na czoło Wejdera. Otóż to. Dzięki. Dobra, dzięki. Więc tak, wiemy już, znaczy wiemy, no nie wiemy jak się wszechświat zaczął, ale pokazaliśmy mniej więcej w jakim kierunku naukowcy działali, żeby spróbować to odgadnąć, ale idąc tutaj tym, co widzimy tutaj, czyli czy wszechświat będzie w stanie stacjonarnym, będzie w nieskończoność po prostu już się rozszerzał, czy będzie się zapadał, czy będzie gdzieś tam taki sam? No tak. To różne są jego końce. No generalnie tak, przy tej krzywiźnie 0, no to nie wiadomo, tak, no, skłaniamy się ku nie wiem czemu. Ja tak naprawdę nie wiem, bo to są tak doniesienia na dwoje. Jesteśmy bardzo blisko tej krzywizny 0, że nie wiemy, co tam się... No właśnie, przez wiele lat było to, że ten wszechświat jednak troszkę przyspiesza. Jakieś tam obserwacje były supernowych w odległych galaktykach, że niby jest ta ekspansja jest coraz szybsza. Teraz gdzieś czytałem, że jednak chyba nie, że jeszcze w większej skali ona zwalnia, że też my cały czas jakby mamy i chyba powinniśmy rozważać te dwa scenariusze, abstrahując od tego, że nas już dawno nie będzie, tak? Bo ja nie wierzę, że ludzkość przetrwa. Nie musimy się tym przejmować do końca. Nie musimy się tym przejmować jakoś szczególnie, natomiast no, fajnie jest przynajmniej zrobić sobie takie ćwiczenie umysłowe. Ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli się okaże, że ludzkość jednak przetrwa, to dobrze wiedzieć. O tej książce już chyba mówiliśmy, tutaj tą tabelkę trzeba by przywołać, tak? Tam będziesz ją jakoś udostępniał prawdopodobnie gdzieś na stronie, bo to dla mnie to trzeba powiedzieć, bo było to tylko w Astrokawie twojej powiedziane. Chłopaki, którzy zrobili spis wszystkich książek, muzyki, wszystkiego, seriali, filmów, które pojawiły się w Pop Science. Macie link do tego w opisie, moi drodzy, w tym momencie tego filmu. My brawo bijemy teraz dla was, bo bardzo. To naprawdę coś wspaniałego było. Powiem szczerze, że to ja cały czas się zastanawiałem, dzień przed wyjazdem tutaj zawsze, nie wiem, zbierając książki, czy to już było, czy nie, i nie pamiętałem. Oglądanie tego, szukanie, czy było, czy nie, to byłoby no, piekielnie trudne i stratą czasu. Byłoby to dla mnie, a tutaj sobie dokładnie wczoraj wieczór przed wyjazdem tutaj do ciebie zajrzałem. Tak, otworzyłem laptopa i tylko wyszukiwałem tych informacji, tych wiadomości. Dokładnie. A tam jest wszystko, jakie książki były, jakie filmy były i tak dalej, muzyka, gdzie można znaleźć, lubimy czytać na przykład tam odnośniki, macie tam wykresy, jak często się dany autor pojawił, tak dalej. Jest po prostu jednym słowem wszystko. Co ciekawe, no wrzucimy to, jak już strona nowa będzie, na stronę, tak żeby to ładnie, graficznie cały czas było aktualizowane na bieżąco. A chłopaki, jeszcze do was oczywiście przypomnienie, bo nie wiem, czy to zrobiliście, czy nie, ale czekają na was w naszym Astroshopie rzeczy. Możecie sobie wybrać, co tam będziecie chcieli. Przepiękna robota i bardzo, bardzo fajna. I ja doceniam, bo to zawsze takie zestawienia, tak, takie jakby skumulowanie tej tej wiedzy, wymaga uważności, a tam są też odsyłacze do stron internetowych, więc jeżeli ktoś nie wie, skąd Sfinksa sobie, że tak powiem, zamówić, to tam są, tak, są te wszystkie jakby odwołania, adresy i tak dalej. Także bardzo, bardzo fajne. A wracając do tego wszechświata, scenariusze są w zasadzie dwa. Albo się skurczy, tak jak chcą Hindusi, nastąpi skończy się ten dzień bramy, tam za ileś miliardów tych naszych lat, albo nie, albo będzie się rozwijał w nieskończoność i nastąpi z jednej strony śmierć poprzez kolaps, która być może będzie jakby bodźcem do kolejnego wielkiego wybuchu, a może nie. A może to wszystko skolapsuje i już, się skończy. Czyli tutaj jakby musimy rozwinąć, co to znaczy skolapsuje. Chodzi o to, że jeżeli ta energia rozszerzania się, ta ciemna energia być może, która za to odpowiada, albo coś jeszcze innego, zacznie po prostu się zmniejszać, wyhamuje w końcu i grawitacja przezwycięży ją, to zacznie się to powoli znowu wszystko schodzić z racji tego, że grawitacja, co prawda z kwadratem odległości maleje, ale wciąż działa, więc jeżeli mamy taki układ, gdzie nie działają inne siły, to nawet tak subtelna grawitacja powoli będzie wszystko ściągała do kupy cuzamen i tak dalej. A musimy brać pod uwagę to, że jeżeli mamy dwa obiekty, i one są zawieszone w takim środowisku, gdzie praktycznie nie ma tarcia, to nawet mikroskopijnie mała siła, która będzie działać dostatecznie długo, spowoduje, że te obiekty, ta siła przyciągania spowoduje, że one zaczną ku sobie działać. A to mam dla Ciebie zadanie umysłowe. W normalnym świecie, w takim tutaj naszym, jak stawiam kubki na stół, jest oczywiście tarcie. I to się nie dzieje. Mimo że działa ta siła, to ona nic tutaj nie... Bo jest mniejsza niż to tarcie, to które to trzyma, plus grawitacja Ziemi oczywiście, dokładnie, która to wszystko trzyma. Ale mam dla Ciebie pewne zadanie umysłowe, no bo w momencie, kiedy te obiekty będą się zbliżać, będą przyspieszać. Tak. A wiemy, że podczas przyspieszania dochodzi do czegoś takiego, co nazywa się efektem Anrucha. Anrua, można sobie różnie to przeczytać. Pierwsze słowo. Dobra. W każdym razie przez samo H na końcu unruch, jak się wpisze, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. O co chodzi? Pokrótce, w czasie, gdy przyspieszasz, nagle na Twoim, jak to się nazywa, na Twojej drodze coraz więcej cząstek się zaczyna pojawiać, nie? Tych wirtualnych, które manifestują się po prostu. I to się dzieje w trakcie przyspieszania. Im bliżej prędkości światła się znajdujesz, tym więcej tych cząstek powstaje. Tylko, że dobrze, już Ci to tłumaczę. I tak się zastanawiam, czy w momencie, kiedy zacznie się to zbliżać już naprawdę bardzo mocno, to te efekty nie sprawią, że ten ostatni etap będzie wydłużony. Nine. Kontrakcja wszechświata to nie jest kontrakcja elementów tego wszechświata w jakiejś przestrzeni, tak jak mamy miejsce jakby efekt na przykład tworzenia się gwiazd, tylko to jest kontrakcja przestrzeni, wewnątrz której zawieszone są te elementy. Czyli tutaj to po prostu polega na tym, że rozmiary wszechświata wskutek tej samograwitacji zmniejszają się. To jest tak jak dmuchany balon, Nadmuchamy go, a potem wypuszczamy powietrze i tak naprawdę to nie te punkciki, które narysujemy na balonie, się do siebie zbliżają, tylko cały balon. Choć też, bo grawitacja będzie działała, więc też. Grawitacja, ale to będą jakby najpierw lokalne, a potem będzie to wszystko już taki kocioł. No dobra, to z drugiej strony, jeżeli energia ta ciemna rozszerza tą całą czasoprzestrzeń, bo to jakby puchnie ona właśnie dzięki temu, przynajmniej na tym etapie, no to w momencie, kiedy ona będzie mniejsza, a jednak tu mówimy o tym, że grawitacja zdominuje to, no nie? To czy grawitacja będzie ciągnęła czasoprzestrzeń, czy to, że zawieszone są tam gwiazdy, galaktyki, supergromady będą razem ściągać tę czasoprzestrzeń? Myślę, że wiesz, no, czasoprzestrzeń jest jakby... Bo to jest to, co mi zawsze chodzi w głowie. W teorii względności jest absolutnie połączona z materią. Mhm. To jest jakby, to stanowi jedno. Materia to jest energia, która też buduje czasoprzestrzeń. Więc jedno jest... Ja właśnie nie wiem, czy tutaj, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jak wyglądają dzisiaj te wysiłki fizyków, teoretyków, kosmologów ku unifikacji jakby opisu tego całego wszechświata, tej teorii wszystkiego. Ale myślę, że ta unifikacja, jeżeli nastąpi, ona spowoduje, myślę, że jakiś w miarę elegancki opis, który nie będzie traktował, tak jak teoria względności, geometrii przestrzeni i masy czy energii jako rozdzielnych, tylko że będą to splecione ze sobą, nie uzależnione od siebie, ale splecione ze sobą elementy, które staną się jednym, tak, w opisie. I myślę, że to jest takie... No ja sobie to wyobrażam jakoś, nie, być może teraz gadam bzdury, natomiast wydaje mi się, że ku temu to wszystko powinno zmierzać, bo tak naprawdę wszystko, co dzieje się w kosmologii, i to jest, jeśli mogę, tak, jeszcze o jedną tą dalej, to jest znowu, zobacz, to jest znowu coś takiego, że czas... powiedzmy płynie w tę stronę, ale tutaj my zbliżamy się do jakby do tego miejsca końcowego, tak? Natomiast ten czas, no jakby coraz, może nie coraz szybciej, ale zjawiska rozgrywają się coraz szybciej. Natomiast tutaj będzie energia, tak? Tutaj będzie energia. I znowu ta energia rośnie w tą stronę, więc tutaj jest ta energia bardzo mała. Tutaj w momencie, gdy mamy tą energię najmniejszą, no to chciałbym o tych oddziaływaniach troszkę powiedzieć. Oddziaływanie elektromagnetyczne, oddziaływanie słabe, oddziaływanie... Może źle to narysowałem. Tu powinna być energia, tu powinna rosnąć energia. Ten czas może nie mieć znaczenia. Energia zmienia się w czasie i rośnie coraz bardziej w miarę jak wszechświat się kurczy. Tu jest oddziaływanie silne. Tu jest dalej jeszcze to, które ciężko jest opisać nomenklaturą fizyki kwantowej, czyli grawitacja. I teraz w miarę jak rośnie energia, no to oczywiście te dwa oddziaływania wiemy, że one dla pewnych charakterystycznych energii łączą się, powstaje jedno oddziaływanie, to elektromagnetosłabe. Tak? To, co opisuje oddziaływanie elektromagnetyczne, to są kwanty gamma. W oddziaływaniu słabym mamy bosony W i Z, tak? Plus, minus i Z0. I już wiecie, skąd WZ-ka i dlaczego jest obowiązkowa. Tak. Tutaj powstaje jakaś cząstka uwspólniona, jakiś boson Higgsa, tak? Jest tutaj jednym z tych bosonów, tak, które charakteryzują to oddziaływanie elektromagnetosłabe. Przy jeszcze wyższych energiach następuje jakby dalsza unifikacja oddziaływania silnego z elektromagnetosłabym. Tu pojawiają się jakieś bosony X i Y, tak? One często tak są przezywane. Mówi się też w tym miejscu o supersymetrii, tak? Mówi się o SUSI, tak? Teoria supersymetrii. No i to, do czego jakby tutaj zmierzamy, i to będzie jakby ten kompletny opis, to jest unifikacja też oddziaływań grawitacyjnych z tym elektromagnetosłabosilnym. I tutaj my mówimy, że to jest to, jeżeli uda się to wszystko jakby spleść razem, no to dotrzemy do tych granic granic naszego Poznania. Jesteśmy tuż przed nimi. Good Grand Unified Theory, to jest ta teoria wielkiej unifikacji. To wszystko jest, to ładnie wygląda. Są oszacowania, jakie energie trzeba uzyskać. No, ten CERN jest gdzieś tam na granicy właśnie tutaj, tak, w tym miejscu jest ten LHC, czyli już tutaj jesteś... Tylko trzeba tutaj wiedzieć, że to, co tutaj widzicie, tak, absolutnie nie równa się temu, co tutaj mamy, bo przeskok, jaki nie, tu trzeba zrobić, to są rzędy wielkości. Tak, jeszcze. Tak, ta skala nie jest, tego nie powiedziałem, ta skala nie jest liniowa, absolutnie. Dokładnie. Dlatego, gdyby była liniowa, to już dawno byśmy, przeskoczyli, już byśmy sami kreowali wszechświaty albo coś w tym stylu. To jest skala logarytmiczna. Nie jest. Tak, i tutaj każda kolejna działka to jest razy 10 albo nawet więcej, tak? Czyli tutaj trzeba naprawdę coraz więcej wnosić. Więc tak to wszystko może wyglądać i oczywiście te cząstki XY jeszcze bardziej się unifikują, powstają tylko jakieś takie te cząstki podstawowe, które na samym końcu stają się tylko taką czystą energią. Pierwotne cząstki. Pierwotne cząstki. I tak, i to jest dokładnie tak, w jedną stronę my w akceleratorach chcemy jakby dojść do tego, co będzie na końcu, gdy wszechświat będzie się kurczył. Dokładnie symetrycznie wszechświat tak się zaczął, dokładnie symetrycznie w głąb naszej przestrzeni, ku coraz mniejszym skalom i coraz większym energiom, tak ten świat wygląda. To jest niesamowite. A z drugiej strony mamy, no i tutaj jakby są dalej jeszcze inne wersje tego, no bo może albo się zakończyć po prostu w osobliwości, tak, albo odbić i dać początek nowemu wszechświatowi. Albo to, o czym tu wspominaliśmy, o czym też jakby nad czym pracował profesor Heller, też właśnie taki ten przesmyk, to przejście, ten lejek taki, kiedyś... To ten pulsujący wszechświat. Pamiętam kiedyś o tym opowiadał na jednym z, chyba to był wykład, jeśli dobrze pamiętam, w Instytucie Jabłońskiego, Instytucie Fizyki w Toruniu. Tam mało zrozumiałem, tak, bo to było takie dosyć hermetyczne to wszystko. Ale to właśnie to było takie dosyć ciekawe podejście do tematu. A z drugiej strony mamy te rozszerzające się wszechświaty, tak? Rozszerzające się wszechświaty. I też dwie opcje właściwie, nie? Wielkie rozdarcie i cieplna śmierć wszechświata. Tak, wielkie rozdarcie. Proszę, niech pan opowie, bo... Dobrze, wielkie rozdarcie to jest taka hipoteza końca wszechświata, kiedy przyspiesza on cały czas. Rozszerzanie się czasoprzestrzeni przyspiesza coraz bardziej, aż w końcu te wszystkie energie są niewystarczające tutaj pomiędzy tymi wiążące jądra atomowe i wiążące wewnątrz protonów, też kwarki i tak dalej, więc wszystko nagle zaczyna się rozrywać, bo po prostu ta energia rozszerzania się pokonuje nie tylko grawitację, ale też właśnie te spajające siły. No i to jest taka najbardziej drastyczna, chyba bym powiedział, z tych dwóch rozszerzających się wizji końca, bo druga jest zgoła, bym powiedział, smutna tak naprawdę, nie? Jak chcesz opowiedzieć, bo ja właśnie nie wiem, wiesz, ja to... Ja mogę opowiedzieć, jak chcesz. Ten wydzierający się wszechświat. Ała, jest zimno. Natomiast jeżeli się będzie rozszerzał tak w miarę stabilnie, no to my wiemy, że cała materia, łącznie nawet z czarnymi dziurami, poprzez mechanizm Hawkinga czarne dziury tracą energię i promieniują tam w różnym tempie i ostatecznie jakby są unicestwiane. Więc cała materia w sumie dąży do tego, żeby przejść do najprostszych i najmniej energetycznych elementów. Te elementy najmniej energetyczne i najprostsze to są po pierwsze kwanty energii, o niskiej energii, tak, czyli kwanty te skrajnie radiowe, elektrony i neutrina. I nic więcej. Więc ktoś zapyta, dobrze, a cząstki takie złożone? No wiadomo, mamy dwie cząstki złożone w takich warunkach normalnych, które tutaj są. Jedną z nich jest neutron, ale neutron w stanie wolnym zmienia się w proton. Mhm. Po kilkunastu minutach, zdaje się. Tak, znaczy tam 930 sekund, nie pamiętam, jakiś taki... Tam liczyliśmy to kiedyś. Tak, tak, kiedyś to mówiliśmy. Jest jakaś tam wartość. Natomiast sam proton też nie jest cząstką, mimo że traktowany jest jako cząstka trwała, ale on jest trwały w ramach takich skal czasu, nawet bardzo długich, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, bo proton, tak jak weźmiemy wodór od początku wszechświata, to jest tam ileś tam miliardów lat, tak, upłynęło, więc ten wodór jest względnie stabilny, nawet ten w postaci protonu, ten zjonizowany, ale proton szacuje się, że połowiczny okres rozpadu to jest 10 do potęgi 32 lat. Więc to, sporo. To jest bardzo dużo, ale jeżeli wszechświat nie ma nic do roboty, on się rozszerza i tam sobie tak się rozszerza i te protony w końcu też się rozpadną, tak? Też w końcu jakby zaowocują powstaniem cząstek, które będą mniej trwałe i ostatecznie te cząstki, które nic nie wiemy na temat tego, czy są paczkami falowymi, które też się mogą rozmyć. Nie wiem, co się tam stanie. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja pamiętam, jako taki młody jeszcze student byłem na szkole kosmologicznej. O, widzisz, do tego stopnia byłem szarpnięty. I tam w czasie jednego z wykładów jeden z prelegentów pokazał i obliczył, znaczy pokazał obliczenia związane z tym, że wszechświat też jako całość pewne drobne rozkłady momentu pędu na początku mogły spowodować, że cały wszechświat rotuje. Wszechświat jako całość rotuje. Chociaż to jest raczej niemierzalne, bo okres rotacji to jest 10 do potęgi 124, jeśli dobrze pamiętam, lat. I jak się obróci o pełne 360 stopni, to Elvis zmartwychwstanie. Zaczekam. Zaczekam i myślę, że będzie... że wtedy wszyscy zmartwychwstaną i wtedy będziemy wszyscy... A Elvis zagra koncert. Wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi. Mm-hmm. Tak, Elvis zagra koncert. Jak... Tych takich błyszczących, takich tych swoich... Cekinowych ciuchach. Słuchajcie, jak chcecie sobie zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać, to mamy odcinek o tym właśnie różnych końcach wszechświata. Są oczywiście hipotezy, bo nie wiemy, który z nich faktycznie nastąpi. Są pewne przypuszczenia, że ten może mieć więcej prawdopodobieństwa, że wystąpi, tak, niż inny. Także link znajdziecie też w opisie i w zakładce z kartami. Serdecznie polecam, bo uważam, że całkiem fajnie nam wyszedł. Acz smutno. No jednak mimo wszystko. Smutno. Widziałem, że pisaliście tam w komentarzach, że to jest smutne, że tak później cały dzień chodzili smutni. Ale to jest takie, ja nie wiem, to jest irracjonalne. Tak, skoro tak. My wiemy, że średnia długość życia to tam jest, nie wiem, no niech będzie 100 lat. Oby wszyscy tyle przeżyli, niektórzy dłużej, to i tak jest to tak no tak, ale niewiele. Wiesz, to tak chodzi o to, że wiesz, że od razu pierwsza myśl, która przychodzi chyba do głowy, to jest takie, to wszystko to psu na budę, skoro i tak ma się skończyć, nie? No. Natomiast zapominamy, że my żyjemy i doświadczamy tu i teraz i jak jesteśmy tu i teraz, a nie wybiegamy ale w przyszłość, to wszystko ma sens. Pomyślcie, że zanim wszechświat, nawet w tych najbardziej takich smutnych jakby scenariuszach albo w tych weselszych, zanim wszechświat skończy swoją jakby tą egzystencję, po tym okresie jeszcze się wciąż rozszerza, więc nawet jeśli będzie się kurczył, to jeszcze sporo upłynie, że my jeszcze zdążymy w tym właśnie czasie zmienić się w pył, z którego powstaną nowe gwiazdy, i prawdopodobnie część tego pyłu może też zostanie jakby zużyta na część tych cząstek, które nas tworzą, być może zostanie zużyta na wytworzenie nowych planet i być może powstaną z cząstek, które tworzą nasze organizmy, tak samo jak my mamy, nie wiem, ja akurat nie, ale niektórzy może złote plomby w zębach, że to złoto powstało w czasie wybuchu supernowej, że ten wodór, który teraz jest związany w moim organizmie w jakieś te łańcuchy wodorotlenowe, że on powstał w czasie wielkiego wybuchu, że był przetwarzany przez gwiazdy, że każda cząsteczka węgla, która jest, ona musiała przejść przez piec centrum gwiazdy. Każda cząsteczka cięższa od wodoru i no tam trochę też powstało tego helu, tak, ale niewiele i troszkę też tam litu, ale też bardzo niewiele, to już śladowe ilości w wielkim wybuchu, w tej pierwotnej nukleosyntezie, a potem wszystkie inne cząstki są jakby tym tyglem takiej kosmochemicznej maszyny, którą jest cały wszechświat i my jesteśmy tylko drobnym pyłkiem, który jest bez przerwy w tych żarnach obracany. Ja to się cieszę, że ja kiedyś byłem gwiazdą i jeszcze kiedyś gwiazdą będę. Tak, liczę na to. Każdy z nas będzie. Liczę na to, że za jakiś 1 000 000 lat Ziemię szlak trafi, rozleci się i to wszystko, nie wiem, trafi na Słońce, potem Słońce się rozdyma, mgławica sobie odleci, a potem stężeje gdzieś tam w jakimś obłoku molekularnym, powstanie nowa gwiazda. Daj nam przynajmniej 1 000 000. Jest szansa, że ten 1 000 000 to jeszcze nawet dotrwamy jako ludzkość. No. Trochę, Leszku, pozwól nam. Trochę popu na koniec, pozwól co? Nam trochę trwać. Popu. Wiesz co, bo wszyscy się zastanawiamy, co jest po drugiej stronie świata. Tak? O tym dzisiaj mówiliśmy, dlatego wziąłem płytę. W sensie za granicą wszechświata. Tak? Za granicą, no tak. Australii. Nie, po drugiej stronie świata, w sensie wszechświata. Marek Biliński, to jest płyta po drugiej stronie światła, natomiast na niej znajduje się koncertowe wykonanie utworu po drugiej stronie świata. Z takiej płyty E nie jest równe mc kwadrat, którą tutaj już kiedyś prezentowaliśmy, ale ta płyta jest bardzo fajnie zrealizowana, bardzo dobrze nagrana. Marek napisał dla Leszka. Dla Leszka. Wow. Ja akurat mam taką wersję tej płyty, bo ona wyszła w normalnej wersji, takiej czarnej, a też wyszła w wersji takiej zupełnie... Czysty winyl. Tak. Ja się zastanawiam, ile ważyłyby wszystkie podpisy twoje, jakby zeskrobać ten tusz i na wagę wrzucić, nie? Te wszystkie autografy. Nie, to wbrew pozorom to nie ma tego za dużo. Też takim bardzo a propos płytą jest, bo się tak nazywa, Universal Avenue, czyli takie na skrzyżowaniu wszechświata. To jest płyta, słuchajcie, która została wydana w 1988 roku w Polsce i ta płyta była wtedy jedną z takich bardzo nielicznych płyt z muzyką elektroniczną. Bardzo fajną, z takim, jak to się mówi, flow niesamowitym płytą. Jest tylko jeden utwór, Children of the Universe. Ostatni utwór, który jest taki bardzo elektroniczno-melancholijny, a reszta to jest... W sensie jeden jest tutaj nawiązujący do tematu, nie, że tylko jeden jest. To znaczy nie, jest Universal Avenue, jest właśnie Children of the Universe, a cała płyta, no jest taki, wiesz, Heartbreaker. To tak, wiesz, to tak też nawiązuje, bo to cóż, jest wszechświat łamie nasze serca. Płytę wyprodukował Robert Schroeder, to jest nie ten Schroeder z Żółwi Ninja, bo ja ostatnio tak przez przypadek włączyłem. Kurczę, jaki fajny film, taki nowoczesny z żółwiami ninja. Okay. I tam ten Schroeder taki był, kurczę, w taki pancerz ubrany, niesamowity. Było to, tak, parę lat temu takie żółwie wyszły. Tak, kurczę, fajny, te żółwie takie bardzo, takie żółwie ninja były najlepsze, takie młodzieżowe, takie... No. Zwłaszcza Michelangelo. Świetne. Tę płytę polecam. Wyszła też na kompakcie, na kasecie wtedy, potem była nowa wersja, jest jeden utwór dodatkowy w nowej takiej odsłonie. Także no, wtedy to też kształtowało mój gust, tak, ten elektroniczny. W tamtych latach, ja wtedy byłem tam takim młodzieńcem na granicy, nie wiem, za chwilę matura czy coś w tym stylu. Już mocno tego wszystkiego słuchałem, a ta płyta była mega przyjemna. Zanim na koniec też tego spotkania, zanim przejdziemy do pewnych takich rzeczy, takich, no nie chciałbym, żeby się smutno zakończyło, ale jednak no, troszkę pewnie trzeba będzie też w takie tematy wejść. Bardzo serdecznie polecam. Miałem tutaj płytę Bonamassa. Joe Bonamassa z Elizabeth Hart, też kilka płyt nagrał, występował, znaczy ona jest wokalistką bluesową, taką rockowo-bluesową, też pianistką, nagrywa płyty, ma niesamowity głos i zabrała się za coś, co no, mnie powaliło naprawdę. Tribute to Led Zeppelin. Myślę, że wielu z Was kojarzy tę grupę, tę super grupę rockową, która no, przetarła mnóstwo szlaków, a tutaj Beth Hart, no takie myślę, że no, najlepsze. Myślę, że znowu, tak mówię po raz kolejny, myślę, że tak. Myślę, że. No, ale słuchaj, no to dobrze, no, bo nie narzucasz ex katedra, tylko myślisz, że no, to znaczy wydaje mi się, że wielu, nawet tych, którzy niekoniecznie kojarzą sam zespół Led Zeppelin, po usłyszeniu fragmentów, choćby utworów takich jak Kaszmir, albo Whole Lotta Love, nie nudź, bo nas zdejmą. Powiedziałeś, że wydaje mi się, to jest tak, tytuł płyty płockiego, tak. Znaczy z Płocka takiego gitarzysty bardzo znanego, Krzysztofa Misiaka, i on miał taką płytę, wydaje mi się. Tak, także... Tak się zastanawiałem, bo Misiak, czy on wydaje mi się i mi się mówi na pieniądze i je wydaje, czy wydaje mu się, ale mi się i nawiązuje do nazwiska. Bardzo taka, widzisz, już nawet w samym, koncepcja ciekawa w samym tym, nie? W samym tytule płyty. Bardzo polecam. Inne płyty Elizabeth Hart, bo jest naprawdę kobita taka solidna. Och, i ta płyta, która, wiesz co, ten kabel, który tutaj pokazujesz, Wangelisa. A tu już kwestia takie... On mnie straszył w dzieciństwie. Tak? Tak, bo mój brat miał winyli dużo i strasznie się bałem tej okładki. Tutaj, to wąż jakiś. Tak jak mówiłeś, będzie 6 czerwca, tak? Ten odcinek jest 6 czerwca, więc już te 2 tygodnie będzie po tej smutnej informacji, która do nas dotarła. W zasadzie to było 20, Wangelis jakoś niedawno. Nieważne, to już mniejszą większość, niedawno tak, po prostu. Tak czy inaczej, no to był maj, nie? I nie pachniała Saskia Kępa, dowiedzieliśmy się, że zmarł Wangelis. To też dosyć przykre, bo kwestie covidowe go zabiły, więc cały czas uważajcie i jakoś tam dbajcie o siebie też w aspekcie tego COVID-a, bo on cały czas ten wirus jest. Licho nie śpi. Tak. No, Wangelis jakoś nie dał rady. Gdzieś w szpitalu, tak? Jakiś, nie wiem, jakaś infekcja. No, też nie był już młodym człowiekiem. Natomiast mógłby jeszcze pewnie trochę pokomponować. Ja wziąłem 2 płyty, tak, żeby tylko przypomnieć Wangelisa. Ta, którą to chyba podświadomie chciałem Cię postraszyć, skoro Cię to... No. Ten kabel... Nie wiem, dlaczego on tak się węża. Wąż jest. Słuchaj, ja pierwszy raz, jak tę płytę zobaczyłem, to było gdzieś tak z rok, nie wiem, też 80. Ja myślałem, że to jest jakiś... Ja nie wiedziałem, co to jest jack, no nie? Wtedy. No tak, dokładnie. Bo były takie te piątki, te wejścia takie... Pinowe takie, tak, no. Diny chyba czegoś tak się to nazywało. A jacki były, wiesz, to jeszcze... Dopiero później, wiele lat później chyba pierwszego Walkmana sobie kupiłem, bo pracowałem... Słuchaj, całe wakacje pracowałem w Tartaku i po zarobieniu ciężko tych pieniędzy wystarczyło mi na Walkmana, którego kupiłem na bazarze, chyba w Gdyni wtedy. Pozdrawiamy pana słuchawcę z Gdyni na bazarze. I wtedy słuchawki miały małego jacka. Przypomnij mi o tym, w odcinku specjalnym opowiem moją historię z bazaru. Dobrze, to będziemy. Tutaj jest ten utwór, który też może starszym osobom się kojarzy, bo był czołówką takiego programu sportowego. Tak, jakiegoś, coś było. Tak, jest tutaj ten utwór Spiral, to jest ten tytułowy utwór, a tu jest sam z tamtego okresu, sam mistrz Wangelis. Z pałką, tak, podpiera się z pałką. I... Tarktika. O Jezu, to się przykleiło. No już nie zdejmuję. Nie będę tego zdejmował. Antarktika Ta płyta jest o tyle ciekawa, ona wyszła gdzieś tam, ale winyl no przede wszystkim ukazał się w Japonii, więc tutaj mam akurat to japońskie wydanie. Cudowna płyta. Kurczę, znowu, jak tego się słucha i tak można odlecieć wyobraźnią, to że to też jest muzyka do filmu dokumentalnego. Vangelis sporo robił ścieżek dźwiękowych do filmów. W ogóle jego kariera zaczęła się od Apokalipsy zwierząt i zrobienia tego soundtracku do tego właśnie filmu. Antarktyka też. Ja ten film widziałem, ale jakoś mnie nie powalił. Natomiast płyty mógłbym słuchać w nieskończoność, bo jest tak klimatyczna. Też ten motyw, ten temat z Antarktyki, ten główny temat, ale i cała płyta. Tam czuć to zimno, czuć ten śnieg, te widoki. Szkoda, troszkę szkoda, że Vangelis już nie żyje, ale bardzo dobrze, że zostały po nim płyty. Zostawił pomnik, trwalszy od spiżu zdecydowanie. Tak, i myślę, że tutaj, że on był prawdziwym artystą, tak? Artystą, który kreował te dźwięki, tak panował nad przestrzenią, nad tymi tonacjami, nad tym wszystkim, co spowodowało, że jego muzyka była absolutnie niepowtarzalna. Mam kilka płyt, są moimi ulubionymi ever. Pewnie jeszcze wrócę do tych klimatów. Natomiast też jakiś czas temu dowiedzieliśmy się i też chciałem polecić wam książki. Polecić książki, skoro autorki już niestety nie ma. Maja Lidia Kossakowska, aż mi się też głos troszkę łamie, bo jest to piekielnie przykra sprawa. Zginęła tragicznie, nazywana była królową czy pierwszą damą polskiej fantastyki. Tutaj mam tylko kilka książek, na szczęście też zostały po niej dedykacje, zostały po niej jakieś takie wspomnienia, rozmów bardzo, bardzo wesołych, bardzo przyjemnych spotkań, które miałem okazję z nią też mieć tam w mniejszych, większych grupach. Pięknie pisała, też tak ostatnio, nawet przy ostatnim spotkaniu umawialiśmy się, bo chciała wrócić, to jest akurat Grill Bar Galaktyka, gdzie zajęła się SF, taką fantastyką, ale też na wesoło, sam tytuł. No Grill Bar. Okładka widać, że i okładka, tak, bo to jest kosmita w jajkach. Tak, no bo jakby akcja cała toczy się wokół takiej knajpy galaktycznej, tak? Także to jest bardzo, bardzo sympatyczna książka, chociaż Maja się w takich klimatach, takich eterycznych, jakichś, też ten okres taki anielski, tak? Ten okres i te książki związane z wierzeniami, z jakimiś takimi właśnie, nie wiem, tymi wróżkami, duchami, była kociarą, tak? Miała kotów kilka i też wierzyła w taką, może wierzyła, tak była piewcą tej magii kotów, tak? I tego wszystkiego, co za tym idzie. I napisała też taki cykl anielski, tu akurat mam tom też z autografem, tom pierwszy się Zbieracz burz nazywał ten tom, drugi to Siewca wiatru, zdaje się, tak? To wiatr sieje, ten burzę zbiera, czy coś takiego, a może pierwszy to był, poszukajcie. Normalna książka, taka superbohaterska, ale tymi superbohaterami są aniołowie w niebie. Ciekawa koncepcja. To jest, zresztą zobacz, na okładce masz anioła z karabinem. Anielskie AK-47. No, i to taki, ten anioł tam taki naprawdę niezły. Też tutaj jest taka w japońskich troszeczkę chyba takich klimatach. Takeshi. Akurat wziąłem drugi tom. W pierwszym też mam autograf, ale w drugim kotka mi narysowała. Właściwie chyba. Tak, także warto sięgać bo tylko zasadzie, no znowu, tylko to po Mai zostało. No. Aż to. No tych książek dużo napisała. Jest, mam nadzieję, że ta Fabryka Słów, która jest jej wydawcą, że będzie wznawiać to wszystko, że te książki będą dostępne. No i widzisz, Leszku, i to jest właśnie to, dlaczego pytałeś, dlaczego ludzie się przejmują tym, że wszechświat przestanie istnieć kiedyś tam, nie? No. To jest właśnie to, że to, co zostaje po nas, po naszych przodkach, po naszej rodzinie, po nas ostatecznie i tak dalej, my to jakoś kultywujemy, przekazujemy dalej i to jest to, co sprawia, że jesteśmy sobą, ludźmi, nie? Tak. I chyba tego szkoda po prostu jest tym naszym widzom, Nasza tradycja, nasza ta spuścizna, chciałem powiedzieć, to co zostaje po naszych przodkach i to co zostanie po naszych tyłkach. No tak. To wszystko jakby będzie, tworzy i będzie tworzyło tą historię, ale też z drugiej strony, no ja może to tak zabrzmi trochę obcesowo i przykro, ale ja nie mam złudzeń, że zobacz te ślady po kulturach tych dawnych, one stopniowo zanikają. Coraz więcej osób ma who cares, nie? Bo nas obchodzi to, co jest teraz, nowy telewizor, nowa lodówka i nowy film na Netflixie, więc coraz mniej się tym interesujemy, ale tutaj w Astrofazie bądźmy wyjątkowi, tak? Interesujmy się światem i czytajmy, słuchajmy muzyki. I obserwujmy wszędzie. Bo tak długo, jak będzie to możliwe, a będzie to możliwe, mimo że scenariusze są takie mniej lub bardziej smutne, ale będzie to możliwe jeszcze bardzo, bardzo długo. I tego sobie i Wam życzymy. Tutaj widzicie, kiedy następne Pop Science, następne będzie o sztucznej inteligencji. Tak zdradzimy. I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. I zapraszamy oczywiście do naszego odcinka specjalnego dla wspierających i patronów. Tam więcej o kosmicznym oruborosie, czyli o tym, co już tutaj napomknęliśmy, o tym, że w każdym momencie wszędzie mamy dostęp do wielkiego wybuchu tak naprawdę. Ciekawostka. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.